Partnerem odcinka jest marka Vision Express, która obchodzi swoje 30. urodziny. Ten wyjątkowy jubileusz stał się inspiracją do dzisiejszej rozmowy. Zaprosiłam do siebie Sylwię Antuszkiewicz, by wspólnie poszukać odpowiedzi na pytanie, co zmienia się po 30. Sylwia z autopsji, ja z opowieści i obserwacji. Słuchacie serii Na dwa głosy, czyli rozmów o życiu w podcaście Karoliny Sobańskiej. Oddaję tutaj stery nad rozmową i siadam do dialogu z różnymi rozmówcami o relacjach, marzeniach, przyjemności czy wartościach. Podcast jest dostępny na wszystkich platformach streamingowych, a na YouTube i Spotify dostaniecie go w wersji wideo. Sylwia, czy ty sobie zdajesz sprawę, że to jest nasz piąty odcinek? Tylko? Nie <laughs> ja mam wrażenia, że my ciągle siedzimy w studiu, ale może to są po prostu nasze rozmowy. To prawda, bo one się, bo one się za wiele nie różnią. W sumie od tego, co finalnie nagrywamy, szczególnie w obliczu zeszłorocznych nagrań, właśnie na dwa głosy i myślę tego nagrania, ale też to fajnie nam gdzieś nakreśla taką oś czasu naszej też znajomości. To prawda, poznałeś mnie no? w sumie nagrywając pierwszy odcinek dla ciebie. W sumie dosłownie dosłownie. Tak. I powiem ci, mam taką ostatnią obserwację. Zdałam sobie sprawę, bo moja znajoma powiedziała do mnie, że ma 37 lat, ja mówię, co? Przecież ty zawsze miałaś 35. I zdałam sobie sprawę, że mój, moja świadomość wieku ludzi w moim życiu zatrzymuje się w momencie, kiedy ich poznaję. I oni, w mojej głowie, tak, oni mają tyle lat. I na ktoś ma 33, właśnie ktoś ma 45, ktoś ma 27, nagle się okazuje, ale jak to? Słuchaj, no powiem ci, że jest lepiej. To się też dzieje w drugą stronę, czyli na przykład ja zapominam, że już że jestem trochę starsza niż byłam. I mam mnóstwo koleżanek i znajomych, które mają tak, jak ją ja zapytam, sobie, a przypomnij mi, ile ty masz lat? 33. Jezu, zaraz, czekaj. Nie, 36. My się same też zatrzymujemy w pewnym momencie. To jest bardzo ciekawe. Kiedy nie myślimy mm -hmm. o tym za bardzo, wiesz, kiedy temat wieku nie jest jakimś dużym tematem, no to po prostu nie pamiętamy nagle, że minęły dwa lata, czas trochę. Czasami nas y, zaskakuje. W Ale masz takie będzie. poczucie, przykład, że mówi się tak czasami, że czas jest jakimś takim konstruktem, że on, y, cza czas jest jakby naszym y, wymysłem społecznym, że. Nie powinniśmy się właśnie definiować przez to, ile mamy lat, i że to, w jaki masz mindset, mówi o tym, tak naprawdę, w jakim jesteś wieku. Czy kupujesz tą całą narrację, czy uważasz, że jest w tym jakieś, um, jakieś ziarno, nie wiem, może po prostu marketingu i nie do końca prawdy? Bardziej chyba po psychologii pewnie mm. niż marketingu, ale myślę sobie, że dzisiaj, kiedy jestem w miejscu, w którym jestem, trochę już nie ma to dla mnie znaczenia, ale bardzo dobrze rozumiem osoby, które są dużo młodsze. I jakby bazując na swoich własnych doświadczeniach, ale na doświadczeniach też z moimi klientkami, a już zaczęłam liczyć, że już idą w duże setki, jeszcze nie w tysiące, ale już w duże setki. To temat wieku jest bardzo istotny i ważny do pewnego momentu. Po okay. pewnym, w pewnym momencie rzeczywiście jest tak, że łatwo nam powiedzieć, ej, to jest tylko numerek, to jest mhm. tylko kwestia mindsetu. To tak naprawdę okazuje się, że nasz wiek to jest nasz zasób. Ale to przychodzi z czasem. I ja mam wrażenie, że to się dzieje dopiero około 40. Koło 40 okay. zaczynamy się luzować, a nawet powiedziałabym chwilę po. Bo jeszcze przed następuje ta faza wielkiego strachu i lęku. Przedtem, teraz będę zmieniała czwórka z przodu. Wiesz, te wszystkie rzeczy, znaczy wiesz, no właśnie nie wiesz. Właśnie o to chodzi. Ale to jest no tak, właśnie, że. No właśnie mamy, nie powiedzieć. właśnie o tym. Ale chodzi o to, że te zmiany cyferki z przodu na 3 i na cztery są dużo trudniejsze i wcale mnie to nie dziwi. Niż to, co się dzieje już po, czyli mhm. co się dzieje po tej trójce i po tej czwórce. Mam wrażenie w ogóle, że po czwórce zaczyna się właśnie dopiero normalne, prawdziwe, spokojne życie. Ale to wynika z różnych elementów i z różnych rzeczy, które się wydarzają po drodze. Normalne życie. Normalne życie, spokojne, wtedy takie, wiesz, bez spiny. Jak sobie myślałam o tym mm, kilka dni temu jak to było ze mną i jak, jak wygląda to ze wszystkimi moimi uczennicami, klientkami, kobietami, które się przewijały przez moje życie e, przez ostatnie 20 lat, to najtrudniejszy i najbardziej wymagający czas to jest ten czas między 30 a 40. Tam Czyli jest lata naj 30. Lata 30. Najwięcej zmian, transformacji, najwięcej trudów, takich prawdziwych, dorosłych rzeczy, które na zaczynają nas dotykać, wydarzają się wtedy, bo... Między 20 a 30, cały czas jesteśmy w fazie takiego pączkowania mm -hmm. trochę, wiesz, takiego, taki, mm, zamieniamy się już w motylka, już rozpostieramy skrzydła, zaczynamy zarabiać, pierwsze pieniądze, mamy jakieś pierwsze podwyżki, pierwsze sukcesy, randkujemy, ale jeszcze nie ma w ogóle w nas takiego myślenia o osadzaniu się, nie ma, jest wręcz odwrotnie, jest szukanie, eksperymentowanie, to dotyczy, mm, Przede wszystkim szafy, w moim przypadku, dlatego, że ja rzeczywiście większość mojego życia zawodowego spędziłam em, w, szafie. w szafie, w szafach, myśląc o ubraniach i, i pracując z kobietami w kontekście ich stylu. Więc to jest duża część życia, która oczywiście może być uważana za niepotrzebną. A jest, okazuje się, bardzo ważna. Więc ja sobie patrzyłam na to, jak kobiety eksperymentują. Sama pamiętam, jak eksperymentowałam. Ilość czasu, o którym wspomniałaś, jest znacznie większa wtedy. Mamy Naprawdę, ja pamiętam, że dni... Trwały jak dla mnie, jakbym sobie porównała z dzisiaj i dni, kiedy miałam dwadzieścia kilka lat, to mam wrażenie, że one trwały tak po 48 godzin minimum. One mm -hmm. były po prostu bardzo długie. I jak się nad tym zastanowić, to oczywiście nie wynika to z tego, że tak było, tylko nasza percepcja czasu się zmienia. Po prostu. I to, ile mamy realnie zadań do zrealizowania, też się zmienia. I to, ile mamy siły na realizację tych zadań, się zmienia. Ale to jest bardzo ciekawe, bo. Ilekroć też zgłębiałam temat lat dwudziestych, w których de facto jestem, to mówi się dużo o tym, że to jest czas właśnie na to, na to eksperymentowanie, na to, żeby nie wiedzieć, mm -hmm. na to, żeby zmieniać, na to, żeby się właśnie tak pomiotać. I powiem Ci, że zdecydowanie czuję, że doświadczam tego już od wielu lat i zbudowałam sobie takie, takie przeświadczenie, że może jak już będę miała tę trójkę z przodu. To ja w końcu się uspokoję, to ja w końcu odpocznę, bo to jest męczące, też tak cały czas szukać i no właśnie no, miotać to jest dla mnie takie słowo, z którym ja się bardzo identyfikuję. I też ty wielokrotnie w naszych rozmach mówisz, że jakby to jest, no miotaj się, jakby to jest okej, okay. ale już też widzę, że na horyzoncie jest ta trójka, która mi się już nigdy nie kojarzyła z czymś negatywnym, z jakąś, mhm. nie wiem, właśnie starością. Tak nawet wiesz, zastanawiałam się przed naszym nagraniem, czy ja w ogóle miałam jakiekolwiek wyobrażenie o. 30 -ce. i powiem Ci, że bardziej może przez to, że jeszcze jak byłam dzieckiem, to, to leciał w telewizji 40-latek, który wydawał się mieć 80 lat i po prostu być <laughs> bardzo, bardzo stary, to, to prawda, musiałam być dobra. No, ta, czter ta czterdziestka to mm. rzeczywiście jest starość, mm -hmm. ale nigdy nie miałam jakichś takich wiesz, szczególnych przekonań o trzydziestce. Co więcej, pamiętam, że jak byłam dzieckiem, to to też jest mega ciekawe. Zapytałam moich rodziców, czy zamieniliby się ze mną na wiek? Nie wiem, czy byłam w gimnazjum albo w liceum. Wydawało mi się, że to przecież każdy chce być młody, każdy chce być jak najmłodszy i cofnąć czas. I oni spojrzeli się na mnie i mówią, co? W życiu byśmy się ze tobą nie zamienili, w życiu byśmy nie wrócili do szkoły, do tego, ani do tego stanu umysłu, ani w ogóle do tych obowiązków mm -mm. czy, czy, czy rozterek, jakie, jakie masz. I, I zapytałam ich w takim razie, jakie lata waszym zdaniem są najfajniejsze? No i oni wtedy. Powiedzieli, że zdecydowanie, właśnie te lata 30 są super, bo już wiesz, kim jesteś, już mniej więcej masz taką bazę w swoim życiu zbudowaną i po prostu umiesz się tym cieszyć, i, i to jest takie o wiele spokojniejsze i wyważone. Ale znowu, Marycy są trochę starsi, więc zastanawiam Myślę, że się, tak, że teraz to się trochę zmieniło, że mhm. to, co oni rozumieli jako lata 30. Teraz prawdopodobnie jest bardziej z latami czterdziestymi. I właśnie też ostatnio słuchając, słuchając jakiegoś podcastu o kobiecie, która analizuje współczesnych dwudziestolatków globalnie, ona powiedziała, że nasze lata dwudzieste teraz trochę przypominają nastoletniość poprzednich pokoleń. Kiedy no nie, no, no, nie bierzesz ślubu i nie zakładasz <laughs> rodziny, tak. tylko właśnie szalejesz i że to się o jedną dekadę Przesunęło, więc nie wiem, jakby, jak Ty na to patrzyłaś. Czy ty myślałaś sobie, że ta trzydziestka będzie jakaś, a potem czterdziestka będzie jeszcze inna? Miałaś jakieś takie skojarzenia związane z tymi konkretnymi krokami milowymi, zanim ich doświadczyłaś? Na pewno o wiele większy stres odczuwałam przed trzydziestką niż przed czterdziestką, mhm. bo ja też jakby mam z Tobą pokoleniowy gap. I to jest tak, że największe ciśnienie mam wrażenie, my, dziewczyny, kobiety, bo. Ja się tutaj poruszam tak naprawdę tylko w kontekście kobiet. Um, odczuwałyśmy największe ciśnienie wtedy, ponieważ wtedy się mówiło o tym, że staro panieństwo, się, wtedy się mówiło o tym, że zaraz nie będzie, zaraz będziesz po prostu za stara na dziecko, i ja jestem z tego pokolenia, w którym 29 to jest czerwona lampka, i po prostu zaraz będziesz starą panną i. Y nie zdążysz mieć dziecka. Pamiętaj, zegar tyka. My żyjemy dzisiaj w czasach, w których 50-latki zdrowe, rodzą dzieci zdrowe. E, nie wiem, jak one dają radę w kwestii siły i po prostu chęci spania i, i nie spania. E, natomiast jest tak, że ciąża zmienia fantastycznie ciało i to jest super wymyślone, więc kobieta po prostu zostaje totalnego boostu i nagle znowu ma fizycznie wewnątrz 20- kilka lat bo tak to wymyśliła natura. Natomiast w czasach, kiedy ja miałam 29 lat, jeszcze to nie było takie powszechne, że 50-latki rodziły dzieci. Zdarzało się. Mhm. Natomiast ja rodziłam dziecko mając lat 33 i już byłam nazywana geriatryczną mamą. Dlatego, że tak działa ten system. Kobiety po 30 są już geriatrycznymi matkami. Więc wiesz, ten system i ten, to społeczeństwo kulturowe, aspekty bardzo mocno nas dociskały. Ja pamiętam dokładnie swoje 25 urodziny. 25, gdzie usłyszałam od mamy, albo nie wiem od kogo, ale chyba od mamy, że już rozumiem, no, no trudno. No, jak nie urodzisz swojego dziecka, to adoptujemy, będziemy kochać jak swoje. I sobie myślałam, serio, to jest już no tak, to jest. tak, że jak ja teraz nie, to już koniec. I wiesz, to jest tak, że byłam mam wrażenie, że ja się wychowywałam pod ogromnym wpływem tych społecznych uwarunkowań. Dzisiaj wygląda to zupełnie inaczej. Kobiety, myślę, przed trzydziestką w ogóle, nawet ja globalizuję teraz, tak, tak. to tanie uogólniam. Na pewno są wyjątki, ale raczej jest tak, że kobiety przed trzydziestką nawet nie za bardzo się nad tym zastanawiają. A to ciśnienie, które my miałyśmy przed trzydziestką, było zupełnie inne. I nagle ja się tutaj wiesz, rozstaję z facetem przed trzydziestką. I co to, i w ogóle co to hmm. będzie? O matko. No jak teraz czuję, że już będziesz sama do końca życia. To do końca życia. Już nikogo nie poznam, <grym> wiesz. I jakby my naprawdę się w ten sposób wychowywałyśmy, więc i to ciśnienie moje i ten stres przed trzydziestką trochę był też z tym związany, że nie mam faceta, a wcale nie zastanawiałam się nad tym, czy ja chcę mieć dziecko. To było tak silne, że aha, nie mam faceta, więc nie ma perspektyw na nawet na dziecko, nie wyszłam za mąż, co to będzie? Jezus Maria, wejdę w tą trzydziestkę z takim brakiem? A nie, naprawdę, nie przyszło mi do głowy, żeby się zapytać, Ej, ale czy ty w ogóle chcesz mieć dzieci? No i, i tak wyglądało trochę to w moich czasach. Ha. Dzisiaj mam wrażenie, jest trochę inaczej. Wiem, że oczywiście jest mnóstwo młodych ludzi właśnie, którzy w latach dwudziestych um, decydują się na śluby, decydują się na dzieci, ale ponieważ jest tak, jak mówisz... To te właśnie wszystkie małżeństwa w okolicach 30 paru lat zaczynają się sypać. Dlatego, że jesteśmy po prostu, oczywiście to też nie jest reguła, ale ja widzę roz, mnóstwo koleżanek, które frustrowały się, mając lat dwadzieścia kilka, przed trzydziestką. Ja im mówiłam, poczekaj, spokojnie. Rynek się za, po prostu absolutnie <gry> zapełni rozstającymi się facetami, mm. którzy za wcześnie podjęli tę decyzję, bo w czasach naszych rodziców. Tak się działo i tak i ludzie byli ze sobą przez całe życie, dlatego że te życia były inne, nie było tylu, nawet nie powiem pokus, ale nie było tylu frajt różnych, które można robić. Nie było, możliwości, po prostu, możliwości możliwości nie było. Ktoś, kto szedł do pracy, mając lat dwadzieścia, kilka, w dużej mierze w niej zostawał do końca życia, tak jak moi rodzice. Dzisiaj mamy takie możliwości, już nie mówiąc o tym, że nawet to jest dobrze widziane, żeby być żeby mieć kilka zawodów, żeby zmieniać swo swoją Nie branżę. Nie wręcz. Dokładnie, dlatego, że zawody się kolejne pojawiają, a niektóre będą znikać. Że te, ta elastyczność jest zupełnie dzisiaj inna i w ogóle mamy po prostu takie uwarunkowanie, że już jesteśmy bardziej elastyczni. To znaczy, młodzież jest, bo dla mnie, dla ludzi w moim wieku to jest cały czas jednak przesuwanie się w sposób mm -hmm. absolutnie manualny i, i wymaga to dużo od nas wysiłku. Natomiast żyjemy w innych czasach, więc też Myślę, że ta trzydziestka może już nie być takim um, tematem dla ludzi, ale ja wiem ze swojego doświadczenia i z obserwacji, że wtedy się po 30 roku życia po prostu zadziewa się życie, że te pierwsze poważne związki, że te pierwsze poważne straty, pierwsze poważne decyzje um, dzieci pojawiają się między 30 a 40 rokiem życia. Cały czas jednak dużo częściej niż między 40 a 50. Albo właśnie decydowanie o tym, że się nie chce lub chce. Wiesz, no jakby to jest i tam się wydarza mnóstwo transformacji. One, mi się wydaje, że ten wiek, można nie powiedziałabym, że on jest najtrudniejszy, ale dla mnie był. Na pewno ta dekada, ona wniosła najwięcej tam, jakby doświadczeń, strat, na pewno też dobrych rzeczy. Urodziłam dziecko, ale wiesz, i rozstań trudnych, i ważnych tematów, i odkryć, i terapii. Mm, więc myślę sobie, że Gdyby dzisiaj ktoś mi zadał pytanie, co powiedziałabym dwudziestu kilku latkom, to powiedziałabym, żeby, się, żeby ten czas między dwudziestym a trzydziestym rokiem chociaż trochę wykorzystali na samopoznanie, mhm. Bo mam wrażenie, że to jest gwarancja tego, że to, co się będzie działo po trzydziestce, i kiedy to życie do nas przyjdzie, bo przyjdzie. Przyjąć po prostu inaczej niż na zasadzie, o Jezu, ale ja się nie spodziewam. ale jak to? Tak. Jakieś tak jak tak to nie ogóle? Jak, co, jak to się stało, że jakby ten, ten rodzaj samopoznania i też mam wrażenie, że to się już dzieje, mm. że samo to, jakby, że ty ze mną tutaj siedzisz, jesteś bardzo świadomą kobietą, nie od wczoraj, tylko pracujesz nad sobą intensywnie i jesteś bardzo ciekawa i otwarta na świat. I myślę, że to będzie dla ciebie ogromny zasób. Kiedy przyjdzie życie, takie tak, życie tak. już na stałe z kimś, nie wiem, małżeństwa, i tak dalej. No jakby to się, to się będzie działo, to jest naturalne. Więc e, im więcej o sobie wiemy, im bardziej się lubimy, im więcej czasu, kiedy go mamy dużo, mm. poświęcimy na to, żeby się sobie przyjrzeć, a nie to, a nie właśnie na to bieganie em, wokół i miotanie się tylko i wyłącznie, tym lepiej. Chociaż wiesz, to miotanie też jest częścią procesu właśnie tak. i poznawania siebie, co jest dla mnie, co lubię, co, czego chcę w ogóle od życia. Żeby nie mieć później takiego, ale jak to, to ja sobie to inaczej wyobrażałam. Mhm. Wiesz, bo to też jest coś, z czym się bardzo często spotykałam, czyli to takie depresje u kilku latków. Mam na myśli nie, nie chroniczne depresje, tylko te stany takie um, wynikające z jakiegoś takiego poczucia. O Jezu, ale to ja myślałam, że jak będę miała trzydzieści lat, to będę miała to, to, to i to, tak? A, a nie mam. No i teraz so trzeba sobie zadać pytanie, ale co zrobiłaś w tym kierunku? To po pierwsze, a po drugie, a może wcale tego nie chciałaś, może to wcale nie było twoje, tylko się nad tym nigdy nie zastanawiałaś, tylko żyłaś w jakimś takim pędzie, który był trochę nie Twój. Czyli oczekiwanie rodziców, że nie wiem, skończysz studia, będziesz miała zawód. Załóżmy, u mnie w mm -hmm. moich czasach tak było, że skończysz studia, będziesz miała zawód, będziesz miała męża, będziesz miała dzieci, dom, samochód, pralkę. No to już wtedy będziesz miała. I ja się tu nagle orientuję, wiesz, jestem po 30 i nic z tego nie mam. Ani pralki, ani męża, ani dziecka. Ani zawodu takiego, jak rodzice chcieli, tylko jakąś jestem stylistką, bawię się w ogóle w jakieś mm -hmm. ubieranie. Co to jest, nie? To jest, powiem ci, mega ciekawe, bo wiesz, podkreślasz też różnicę naszą pokoleniową, a nadal jak myślę sobie o różnych rzeczach, które ja usłyszałam od różnych osób, a nawet nie będę wskazywać, właśnie od kogo na dobra tych <laughs> ludzi, ale usłyszałam, właśnie pamiętam, jak miałam 25 lat, czyli dwa lata temu, od bliskiej osoby, że martwi się, że ja sobie jeszcze życia nie ułożyłam. A już mam 25 mm. lat, mm. i nadal mamy wtedy 2022 rok, mm. i to się nadal dzieje, i to jest duże miasto, i wiesz, i teoretycznie mm. wszystko się powinno zgadzać i być progresywne. Albo jak miałam jeszcze mniej lat, yy, właśnie typu 22, 23, to też inna bliska osoba powiedziała, że słuchaj, nawet jeśli nikogo nie poznasz, pozdrawiam, to może jakoś zrób sobie dziecko. Okej. Okay. To było też bardzo ciekawe, nie? Więc myślę sobie, że. Ja wierzę w to, że my się jako społeczeństwo rozwijamy i na pewno idziemy w stronę jakiejś takiej większej wolności, swojego własnego, właśnie tej własnej osi czasu, tak, że my możemy mm. podjąć te decyzję we właściwym dla nas momencie o, o tym, czy nie wiem, zakładamy rodzinę, czy coś zmieniamy, czy się przeprowadzamy, czy jakiekolwiek tutaj mamy na myśli, wiesz, ważne zmiany życiowe, ale nadal w tak wielu miejscach, w tak wielu rodzinach i w tak wielu kręgach my żyjemy tymi Starszymi scenariuszami i tymi historiami, które mi się wydaje, czy to by się może wydawać, że to jest takie już babcine gadanie. Ja myślę, że wielu ludzi nadal to, tego, tego słucha, i myślę, że też super ważne jest to, żeby otaczać się nie wiem, czy nawet jeżeli nie możemy osobami, które może są podobne do nas i, i patrzą na świat nieco inaczej, to może właśnie też wiem, książkami czy treściami, które w jakiś sposób pomagają nam decydować o sobie w zgodzie ze sobą właśnie poprzez to samo poznanie. I nawet ciekawi mnie właśnie, wiesz, no ty. Można powiedzieć, że w swoim podejściu do życia i tego, jak definiowałaś swoje lata czy 30 czy 40, byłaś pewnie w mniejszości w swoim otoczeniu, tak zakładam, więc jestem ciekawa, przez to, że nie dostawałaś tego przyzwolenia, no, tak jak my teraz możemy, choćby z mediów, tak? Może w rodzinie słyszymy jedno, tak? mm. ale, ale media mogą nas, nas zachęcać, żeby, żeby jednak poprowadzić to życie inaczej. To co pomogło ci mimo wszystko wybierać trochę pod prąd, trochę wbrew, że miałaś poczucie, że możesz że to jest ok, że kto ci dawał na to przyzwolenie, czy to byłaś tylko ty, czy znalazłaś w czymś jakieś takie, no właśnie takie poczucie, że ty możesz żyć trochę inaczej i mieć swój własny rytm, i może właśnie być geriatryczną mamą, i to jest okej. Okay. Mm. Wiesz co, myślę, że tu y, bardzo duży wpływ na mnie miały już osoby, które sobie obserwowałam, oglądałam książki, które czytałam. To miało znaczenie. Myślę, że nasze mamy tego nie miały absolutnie. Znaczy, moja mama na pewno tego nie miała. Nie miała na kogo spojrzeć i nie było skąd brać przykładu. Wręcz było tak, że osoby. Y, hmm, to ciekawe, co mi teraz przyszło. Wręcz było tak, że osoby z rodzin, które były takimi wolnymi ptakami, były potwornie negowane. Mhm. I u mnie też tak było. Przypomniałam sobie właśnie dzisiaj: jest taka fantastyczna moja ciotka, siostra e, mojego taty, która była zawsze wolnym ptakiem. Ja jestem w ogóle z takiej rodziny fantastycznych, silnych kobiet. Nieważne, czy w małżeństwie, czy bez, po prostu naprawdę. No, największe e, osobowości to zawsze były kobiety i są nadal. I jed, jedna z tych moich właśnie ciotek, siostry, siostra mojego taty m, szła pod prąd, dlatego że rozwiodła się, e, kiedy jej syn był mały. Czyli był de facto, my jesteśmy prawie w tym samym wieku. Więc no to było 40 parę lat temu. I w tamtych czasach rozwód i bycie sama z dzieckiem, no to nawet nie chcę ci mówić, co to było. Potworny ostracyzm. I robiły to też kobiety wo wobec kobiet. I zawsze się mówiło. Ja zawsze słyszałam, no, jesteś taka jak Jolka. Mm. I do tej pory to słyszę. I myślę sobie, to dobrze, to super, dlatego że ona wybrała siebie, ona wybrała swój spokój, ona wybrała swoje bezpieczeństwo, ona wybrała swoje dziecko i sobie po prostu robiła, co chciała. I to ona była pierwsza, która nie pracowała w korporacji, tylko robiła jakieś takie dziwne rzeczy, jak na przykład. Ona była w ogóle złotnikiem na Zamku Królewskim, więc zawsze wow. była kreatywna bardzo, ale miała swój sklep z ubraniami, już ja zawsze gdzieś patrzyłam sobie na nią, jak na taki mój, trochę wiesz, taki. Wzór. Przykład i wzór. Na zasadzie tak też można. Nie na zasadzie, że ja tak chciałam, ale że tak można. Więc to porównanie, że można tak być na przykład w rodzinie, mieć dzieci, ale na przykład, nie wiem, kłócić się, być uwiązaną, tak? Mi się gdzieś tam wiązały takie rzeczy już w głowie. Albo mieć wolność, decydować o sobie, robić co się chce. To ma swoje plusy, to ma swoje plusy, to ma swoje minusy, to ma swoje minusy. Więc ja sobie obserwując, ale też obserwując ten ostracyzm, już moja głowa się programowała na to, że to nie jest okej, okay, że to nie jest dobre. I wiesz, w momencie, w którym e, mając lat 30, właśnie okazało się, że jestem w podobnym miejscu. Może nie to, że się rozwiodłam, ale rozstałam się z tatą mojego dziecka, dokładnie w, mniej więcej w tym samym wieku, w którym wcześniej e, ona. I zaczęłam sobie to oglądać, że to zaczyna się robić podobne, to, to mnie ratowało, bo sobie patrzyłam, okej, okay, ona nadal tu jest, ona sobie żyje, tak. ona sobie pracuje, wszystko jest w porządku, czyli pomagały mi te wzorce. Ja myślę, że te wzorce są super ważne, jakiekolwiek by nie były. Pewnie trudniej nam jest opierać się na wzorcu z książki, pewnie trudniej nam się jest opierać na wzorcach z, nie wiem, filmów, ale kiedy mamy gdzieś w rodzinie albo w jakiś przykład osoby, która. Dostaję z jednej strony y, te wszystkie negatywne historie, czyli jakby te negatywne opinie, ale tutaj pokazuje nam, że hey, właściwie to jest spoko. I wiesz, jakby ona dla mnie, wszystkie te kobiety z mojej rodziny, bez względu na to, w jakiej sytuacji były życiowej są dla mnie wzorem i były dla mnie wzorem, i sobie oglądałam, co jest ciekawe, i wiem, że można tak, i tak, i tak. I to jest ważne. Po mm -hmm. prostu to jest ważne. Myślę, że dzisiaj jest łatwiej kobietom i dziewczynom. Poza tym już jest coraz większe przyzwolenie społeczne, chociaż cały czas bardzo niewielkie, ale jest coraz większe przyzwolenie społeczne na to, żeby nie rodzić dzieci, żeby decydować się na to świadomie. Ja nie chcę mieć dzieci. Przyznam Ci szczerze, że myślałam o tym nieraz. Co by było, gdybym ja nie wpadła, gdybym nie zaszła w ciążę przypadkiem? Też jest hit w ogóle: 33 lata. Co to o mnie mówi, wiesz? No ale to jest właśnie, to jest właśnie o tym, że jednak dojrzewamy trochę później. Czy ja, gdybym miała lat 35 lub 6, czy ja bym faktycznie. Świadomie podjęła tą decyzję. Ja na 100% jeszcze byłam na rozpędzie przekonań, oczekiwań społecznych tego, że kobieta bez dziecka, a później kobieta bez mężczyzny ja cały czas mm -hmm. mam, mm -hmm. e, Karo, w głowie cały czas, naprawdę takie momenty, w których kiedy rozstaję się z kimś, to do mnie przychodzi jak fala. Ja już sobie to obserwuję, wiesz, z pozycji mm -hmm, no i co jeszcze ale to przychodzi. Tak. I ja nie mam na to wpływu. Ja mam wpływ na to, jak na to reaguję, co z tym robię. Ale to przychodzi i to jest tak silnie uwarunkowane. To jest tak, jak powiedziałaś. Cały czas słyszę: Mam też klientki przed 30, mam uczennice przed 30, i one, będąc de facto córkami kobiet, które mogą być w moim wieku, one też słyszą od nich te programy. Więc, tak naprawdę, kluczem dla wszystkich byłoby to, żeby się zatrzymać i sprawdzić, czy ten program, który realizujemy, w ogóle jest nasz i czy my się z nim zgadzamy. A mam wrażenie, że. Cały czas, mimo tego, że wieszmy, my żyjemy w bańce de facto, ale cały czas, że biorąc pod uwagę to, że się rozwijamy jako społeczeństwo i te zmiany przychodzą, to cały czas realizujemy nie swoje programy i w ogóle jesteśmy, jakbyśmy spały, śpimy, tak. jakby realizujemy tak. nie to, co wydaje nam się, że to jest tak. No, dokładnie tak jest objawiona prawda, jest dokładnie tak. Albo odwrotnie, mam wrażenie, że my czasami wypieramy to, że mamy ten program. Myślę, że u mnie tak Nie było, no to na 100%. że ja totalnie po prostu mam, byłam przekonana, że wiesz, z moją świadomością, z moją edukacją, ja wiem, jakie mam cele, wiem, czego potrzebuję mm. i nagle złapanie się na tym, że y, u podłoża tego leży to samo przekonanie, o którym ty powiedziałaś, mm. że kobieta bez faceta jest niekompletna, mm. to mi było wstyd przed samą sobą. Ja? <laughs> to wspaniałe, wstyd Przecież przed sobą. A to jest dokładnie to, co dostałam pokoleniowo, no ale właśnie moment, żeby złapać się w tym i stwierdzić, to nie jest moje, jest chyba najbardziej uwalniającym i kluczowym, ale to też właśnie jest trudne. Zrobię dygresję taką neurobiologiczną slaż duchową, bo to można na różne sposoby interpretować. Właśnie to co powiedziałaś o, o swojej cioci, uważam, że to jest ekstra. Bo to jest dokładnie to, czego potrzebuje nasz mózg, żeby zobaczyć, że są inne możliwości i tworzą nam się nowe połączenia neuronalne, że my myślimy sobie, okej, okay, to możemy realizować też tę drogę. Tak? Z, mm -hmm. z punktu widzenia takiego bardziej duchowego, możemy powiedzieć, że właśnie nie wiem, ktoś jest naszym, ja nazywam ekspandersem, tak? czyli pokazuje nam, że to jest możliwe, więc my wierzymy w to, że to jest możliwe. No, ale jest to de facto tożsamy proces, można to po prostu sobie inaczej w głowie wytłumaczyć, ale... Dlatego czasami jest to trudniejsze, kiedy mamy do czynienia z jakimiś osobami, nie wiem, publicznymi, z jakimiś osobami, których życie wygląda inaczej niż nasze, czy znaczy z postaciami z książek, to jest to, że no, często one pochodzą z innego tła, miały inną historię, więc jakby w naszej głowie, no, to nie jest bezpośrednie połączenie, że okej, okay, my z tego miejsca dzisiaj możemy sobie iść tą ścieżką w kierunku tej osoby, no bo niewiele nas łączy, a kiedy to jest ktoś albo o podobnej historii, albo właśnie z naszej rodziny, to jest to też łatwiejsze. I też przyszła mi do głowy taka, taka historia, że też jest ciekawe, jak często mm, widzimy jako opcje takie dwie skrajności, nie? że albo będziemy w nieszczęśliwym związku, z którego nie wyjdziemy i będzie to dla nas trudne przez kolejne lata albo do końca życia, albo będziemy niezależnymi kobietami, które na przykład nie potrzebują mężczyzn i już wolimy te opcje niż, niż, niż ten związek, który nie jest dla nas satysfakcjonujący. A też fajne jest to, że potem pewnie z wiekiem i z czasem odkrywamy, że. Można mieć i to, i to, że można trochę zmiękczyć jedną, jedną kobietę w naszej głowie i zmiękczyć ten obraz związku i stworzyć coś, co będzie dla nas satysfakcjonujące. Nie trzeba wybierać albo nieszczęśliwy związek, albo nie wiem, niezależna singielka, bo mam wrażenie, że też czasami mamy takie tendencje społeczne, żeby nie wiem, być bardzo anty. Zresztą gadałaś o tym wielokrotnie, nie? że na mm -hmm. zasadzie związki mnie nie realizują, nie, nie są dla mnie satysfakcjonujące, więc ja dam sobie radę sama. Tak? A też nie o to chodzi. Jesteśmy, jakby wielu z nas, Marzy, czy, czy pragnie, czy potrzebuje, czy, czy po prostu docenia życie u boku drugiej osoby, więc też odczarowanie tego, że mamy albo, albo, mm. i znalezienie ich szczęścia gdzieś tam w tej, w tej szarości. Ja też myślę, że. Ja, no właśnie, ta szarość też jest o dorosłości. Słuchaj, no tutaj się będę z Tobą kłócić, bo Dawaj. ta dorosłość powiem Ci, ale to jest naturalne, że. Dla was, dwudziestoparolatków, pewnie dorosłość, i nie sądzę, żeby dla ciebie, ale dobrze, że to powiedziałaś, bo wydaje mi się, że dla latków ta dorosłość wygląda jak szarość i wygląda mm -hmm. jak. Oj, luda. Ale taka piękna szarość. Taka ładna szarość. To jest twoja. Ale że wiesz, że jest coś takiego, że tam już nie jest kolorowo, że tam już nie jest fajnie. A ja mam wrażenie, że my w związku z tym, w jakich czasach żyjemy i w jakich czasach doroślejemy, to to jest w ogóle co innego, mm -hmm. dlatego, że. Ja pamiętam czasy, w których sobie myślałam, boże, że po 40 to ja już nic, to już się, to mhm. już tylko do grobu się położyć. Przecież to, to jest spokój. Jak ja nie do Jeżeli tego i tego nie zrobię, to 40, nie wiem, nie wyjdę za mąż, nie, nie, nie zdobędę jakiegoś wielkiego sukcesu. No, no wiesz, tych rzeczy, które tam miałam w głowie wtedy, już nie pamiętam. No to już koniec. Mhm. A okazuje się, że na serio moje życie zaczęło się po 40 dopiero, kiedy naprawdę zluzowałam gumkę w gaciach. Po prostu. I to jest tak, że nie da się prawdopodobnie. Przestać się porównywać, ciśnieniować, być w takim w pewnym wieku, dlatego że jesteśmy jeszcze za mało doświadczone to doświadczenie. Ten czas on trochę działa przeciwko nam, no bo grawitacja, bo coś tam to wiadomo, ale z drugiej strony działa dla nas, dlatego, że on nam pokazuje, hej, wygmyślasz jakieś głupoty dziewczyno. Zobacz, w ogóle świat się kompletnie nie zmienia, świat ma w nosie to, czy właśnie skończyłeś 40 lat, czy nie. Cały mm -hmm. czas natura mm -hmm. jest taka sama, wszystko kwitnie, ty możesz robić to, co chcesz, zobacz. Nie zapadły ci się po prostu płuca i nie wiadomo, co po skończeniu 40 lat, jesteś silną, zdrową, młodą osobą. Tylko, że my żyjemy właśnie w przeświadczeniu Karwowskiego inżyniera, który po 40 wyglądał, jak miał 60, i emeryt. Ten wąsem osiwiały. No i takie były czasy. Jak ja dzisiaj patrzę, słuchaj, na swoje zdjęcia, akurat to robiłam przegląd, na swoje zdjęcia z liceum, to my wyglądaliśmy w liceum jak dorosli, dorośli ludzie. Mój syn wygląda jak kompletny dzieciuk będąc w tym samym wieku. To jest taka zmiana. Mm -hmm. Wszystko się bardzo zmieniło. I rzeczywiście moja mama, czy nie wiem, moje ciotki, mając lat 40, wyglądały, wydawało mi się wtedy super młodo jak na swój wiek, ale jak patrzę dzisiaj na te zdjęcia, to mam taki Jezus, Maria, te trwałe, wiesz, te, jakby wszystko się zmienia. I my w wieku 40 lat mamy zasoby, mamy zasoby finansowe. Mamy doświadczenie, mamy wyluzowane jakby gumki w majtkach na wielu obszarach i rozumiemy już, że od tego kompletnie nie zależy nasze życie. Że od tego, czy mamy taki samochód czy taki, nie zależy nasze życie. Czy od tego, że mamy tylu obserwatorów albo tylu, nie zależy nasze życie. A ten najtrudniejszy tak, ale jednocześnie, żeby było kolorowo, mamy możliwości i możemy robić co chcemy. I jak mam, im więcej mamy zasobów, zasobów finansowych, nie wiem, zdobytych doświadczeń, tym bardziej zaczynamy korzystać z życia. 30-latki nie ma. Nie mają za bardzo na to czasu, bo są jeszcze, wiesz, to dzisiejsze pokolenie na pewno jest inne, ale em, cały czas o tym słyszę, o pokoleniu Z, jak bardzo oni są do życia nastawieni, jak bardzo czerpią garściami, jak nie chcą pracować w miejscach, w których nie jest im dobrze, jak e, pilnują tego, żeby wychodzić z pracy, o tej, o której praca się kończy. a Nie tak jak ja, byłam dumna z tego bardzo, że o, 14 godzin dzisiaj była w pracy. No śmiech, ale tak kiedyś było, to było kiedyś e, bardziej mm, wiesz, takie, Tak, oczywiście. Tak. Więc e, takie czasy, w jakich dorastamy, tacy jesteśmy, ale to jest jedno, że, że ta dorosłość dla mnie, jak ja pamiętam ten moment kilka lat temu, to nie było wcale dawno, kiedy dotarło do mnie: O Jezu, ja jestem dorosła, to powiem ci, że ja nigdy się nie, nie czułam taka wolna że zawsze mi się kojarzyło jest dorosłość, dojrzałość kojarzyłam się tak jak mówisz, z pułapką, z końcem, z czarną dziurą, z jakąś szarością. To jest kompletnie odwrotnie. Ja dopiero teraz poczułam się wolna, znaczy te kilka lat temu. Tak totalnie wolna, że już nie muszę realizować niczyich, już dawno rodzice na mnie położyli, wiesz, po prostu kreską, spisali na straty. Już nikt ode mnie nie oczekuje, żebym wychodziła za mąż, żebym miała dzieci, żebym realizowa żebym pracowała w jakiejś firmie. Już wszyscy po prostu się poddali i dali mi święty spokój. Dzięki czemu, to jest trochę zabawne. No jest! I po prostu nagle masz święty spokój, co oznacza, że nikt koło ciebie nie stoi. Też się przerzedzają mocno relacje, dlatego że ludzie po prostu mają dużo mniej czasu, jak mają po 30 parę lat, bo rodzą się dzieci, jedno, drugie, trzecie czasami y, szybko po sobie. No ja w ogóle wiesz, dla mnie każda osoba, która ma więcej niż jedno dziecko, to już jest bohater. Z jednym dzieckiem też uważam spoko, ale ponieważ sama je mam, to wiem, że to jest do zrobienia. Natomiast nie wyobrażam sobie, jak to jest mieć dwójkę, trójkę, czwórkę. Mam takich znajomych. No to jest po prostu. To jak się kursz czas, no więc jakby mamy coraz mniej da siebie czasu, relacje nam się rozluźniają, więc się robi koło nas więcej przestrzeni, trochę. Jakby można to pomyśleć, o Boże, jestem samotna, a ja mam odwrotnie. O Jezus, Maria, mam święty spokój, mam dużo czasu i przestrzeni na to, żeby realizować to, co chcę. Więc dla mnie lata po 40 to był początek wszystkiego. Ja nagle miałam czas na to, żeby zacząć myśleć o tym, no dobra, to co ja chcę właściwie robić? Ja dopiero wtedy zaczęłam myśleć o tym, i to też była na pewno zasługa terapii, więc dlatego uważam, że. Terapia powinna być przepisywana policeum jako po prostu e, egzamin na studia, mm -hmm. przed studiami, na zrobić terapię. Za macierzyństwo. O jezu, na 100%. E, m, więc jakby to jest, to jest na pewno ogromna zasługa terapii, że ja w tą czterdziestkę wjechałam na, po prostu na białym koniu w ogóle wiesz, w ten kolorowy świat. Ja naprawdę będę przekonywać absolutnie wszystkich, że wtedy zaczyna się życie, ale musimy się uwolnić od schematów wcześniej. I to życie prawdopodobnie kolorowe i to życie z tą wolnością na koniku może zacząć się wcześniej, jeżeli sobie wcześniej damy do tego prawo. A my, kobiety szczególnie, żyjemy w takich poczuciach winy, Powin w tych wszystkich, Boże, ja już powinnam, Matka ja już naprawdę powinna mieć dziecko. Co to będzie? Wiesz, i my sobie nie zdajemy z tego sprawy, mamy to na wyparciu, a z tyłu głos słyszymy, jesteś gorsza, jesteś gorsza, jak nie masz faceta, męża, e, dziecka jesteś ale właśnie dlatego przychodzi do mnie taka refleksja, że paradoksalnie, to może być kontrowersyjne stwierdzenie, że po tej czterdziestce może być łatwiej być sobą, właśnie przez to, że już nie ma tych oczekiwań. totalnie tak. I akurat tak śmiesznie dopowiedziałaś, że już jakby wszyscy machnęli ręką, że dobra, już nic z nie będzie, a ty masz takie haha, zobaczcie, no bo już nie ma tej presji. Nie ma. Więc młodsze osoby często słyszą tak dużo komunikatów z zewnątrz, że ciężej jest się do, do tego zdystansować. ja to mówię po sobie też. Tak jak powiedziałem, no mi się wydaje, że jestem gdzieś tam y, dojrzałą, młodą osobą. Y, I wielokrotnie łapię się na tym, ile rzeczy słyszę z zewnątrz, im więcej osób w moim otoczeniu powtarza te, te, te hasła, z którymi ja wiem już, że się nie zgadzam, hmm. ale nadal przypominanie sobie, że to jest OK, że to idzie w kontrze, że to jest OK, że inni chcieli, życzyliby tobie nawet inaczej, z, w dobrej wierze. I, i, I cały czas umacnianie się w tym, że ja jestem świadoma, co dla mnie będzie dobre i co jest moim wyborem. To jest ciągła taka gdzieś tam dyskusja ze sobą, i, i trochę wygłuszanie tego głosu, tego głosu z zewnątrz. Dlatego współczuję sobie i, i innym młodym ludziom, ale jestem przekonana, że jak ja będę Jezu, tak się cieszę, że mogę to mówić w tym będę w, tym <głynne> w twoim wieku. To, to jestem strasznie ciekawa, wiesz, o czym będzie ta rozmowa za mm. te kilkanaście lat, prawda? Jakby, jakie będą te nowe wyzwania społeczne, ale właśnie roz, ostatnio rozmawiałam z przyjaciółką, która też jest ode mnie sporo starsza, i ona powiedziała, i to też jest tożsame wiesz z tym, co ty mówiłaś e, przed chwilą, że powiedziała: Ja ci bardzo zazdroszczę, tak w dobrym tego słowa znaczeniu, że m, przez to, jaką pracę wykonujesz nad sobą teraz, bo właśnie tutaj znowu, mam na to czas, mm. bo uhonorowałam to, że ten czas jest darem, a mam wrażenie, że jeszcze wiele osób pewnie w moim wieku, ale tak jak ty mówisz o swojej, swoich tych latach dwudziestych, już nie powiem, że swojej młodości, już, już nie będę tak cisnąć, ale to właśnie miałaś ten pęd, bo wydawało ci się, że ty musisz teraz tyle rzeczy ogarnąć, bo ten czas ci się kończy, a ja też oczywiście się na tym złapałam wielokrotnie i też chyba nawet ci ostatnio mówiłam, że Zaczęłam się z siebie śmiać, że ja miałam przekonanie, że ja muszę jak najszybciej w tych latach dwudziestych ogarnąć te wszystkie filary życia, które są przecież takie ważne. I myślę sobie, no ale Karo, no i co wtedy? Będziesz przez najbliższe kilkadziesiąt lat żyła tym samym życiem, które jest już ustawione i każdego dnia cieszyła się. Come on, przecież wszyscy wiemy, że uwielbiasz zmiany, że uwielbiasz rozwój, przecież nawet nie chcesz mieć tych rzeczy jutro, bo to za chwilę by ci się znudziło. To też jest o tym, żeby tych, tych wszystkich. Nie wiem, ważnych momentów, przełomowych momentów, cokolwiek to znaczy, doświadczać w swoim czasie, mm. w swoim tempie. Więc jak już wracając, odkryłam, że ten mój czas, teraz, kiedy mam mniej obowiązków niż inne osoby, które są ode mnie starsze, mają rodziny, dzieci i tak dalej, nie jest moim jakimś, po pierwsze miejscem, zasobem, właśnie no, zasób jest to jest klucz. Nie jest czymś, z czym muszę co muszę wycisnąć jak cytrynę i wykorzystać każdą sekundę, tylko jest zasobem, w którym ja się mogę tak. Rozpuścić, że ja mogę się tym podelektować. Wiele moich znajomych, które mają dzieci, mówią: Ciesz się tym. W sensie wiadomo, no, że nie można się odpoczywać na zapas, czy się narelaksować na zapas, ale myśl sobie, że ile możesz zrobić z tym wolnym czasem, kiedy wiele osób, które są ode mnie starsze, w moim wieku się stresowało tym, że ten czas im ucieka. Nie? Więc trochę zmiana tej narracji i, i delektowanie się tym, że wow, mam niesamowitą wolność w swoim życiu codziennym, przez to, że nie mam tych zobowiązań. Myślę, że to jest dla mnie jakiś taki ważny element tego oswajania lat dwudziestych i tego dyskomfortu mimo wszystko lat dwudziestych, no, ale właśnie wracając do mojej przyjaciółki, e, która właśnie powiedziała, że ona zazdrości mi, że mogę wykonać tę pracę nad sobą teraz i jest szansa, że kiedy będę decydowała się, z kim chcę spędzić tam jakiś czas w swoim życiu, bo też ja do końca nie jestem przekonana do spędzenia reszty życia z kimś, to w się sensie super, ale jakby wiemy, jak wygląda życie. Jak już decydujesz się na stałą relację, czy już nie mówiąc o osobie, z którą chcesz założyć rodzinę, mm. to jest szansa, że wybierzesz lepiej niż my. Tak, że właśnie nie zrobisz tego po omacku, myśląc, że czas się kończy z miejsca tej osoby, która nie wie, jakie ma wartości, nie wie, co jest jej, nie wie, które przekonania są jej i w jaki sposób chce żyć. I potem będziesz nawet, nie wiem, wychowywała dziecko, może już nie ze swoim partnerem, ale gdzieś tam z osobą, którą wybrała dorosła kobieta i była to decyzja dwójki dorosłych ludzi, którzy mogą teraz się dogadać. A nie potem z perspektywy czasu myślisz sobie, no akurat ona ma taki przykład, że, że wychowuje dziecko z mężczyzną, z którym była dawno, dawno temu, no i jakby oni są bardzo różnymi osobami, tak, ona mm -hmm. przez te lata wykonała ogromną pracę nad sobą, on niekoniecznie, no ale nadal, ty zresztą sama wiesz, jak to jest wychowywać dziecko z drugim człowiekiem, z którym się nie jest w związku, u ciebie jest inna sytuacja, ale, yy, ale no to jest jakieś no to jest trudność też, to jest jakieś wyzwanie i jesteś z tym człowiekiem w relacji przez kolejne Dziesięciolecia. no Nie pozbędziesz się jej raczej ze swojego nie ma życia. Czas, nie? Tak. No I w momencie, kiedy wybierasz to z miejsca spanikowanej 25-latki, która marzy o tym, żeby mieć dziecko z jakimkolwiek facetem, bo przecież to jest jej rola w życiu, no to potem musi znosić tego konsekwencje na zawsze. Więc taka, wiesz, trochę ku przestrodze. Ku przestrodze znamy, wiesz co? No, na pewno znamy mnóstwo takich przykładów, gdzie ludzie się rozstają i żyją w po prostu piekle e, do końca życia. No, bo taka, tak to wygląda. Dopóki żyje nasze dziecko, jesteśmy wspólnie tak. I to rodzicami. To dziecko też ma piekło przy I To dziecko też może mieć piekło, dokładnie. Mi się rzeczywiście tak udało ułożyć relację z tatą mojego syna, że my mamy po prostu dobry, dobrą relację. Fajną, przyjacielską, ciepłą. Mogę na niego liczyć, on może liczyć na mnie. Lubimy swoich partnerów zmieniających się dziecko mamy tak naprawdę jedno które się nie zmienia znaczy o matko jedno zmienia się <zysy> bardzo i nadgo jakby dogonić te zmiany też um, też jest to wymagające ale udało nam się to ułożyć dlatego że ja wiedziałam że ja nie chcę dram że jakby to, to też jest, wynika, myślę, z mojego charakteru, że ja po prostu bardzo nie lubię dram. A y, jak mnie wczoraj mój syn zapytał, no dobra, mamo, bo tak mówisz, że jak byłaś mała, to lubiłaś szkołę. To jak chcesz, to się możemy zamienić. Ja wiesz, synu. No way. Nigdy w życiu bym nie chciała wracać tam y, i zaczynać tego wszystkiego od nowa i robi. I, i nawet z moją wiedzą dzisiaj, nawet mm -hmm. z tym, naprawdę nie chciałabym. To jest to prze, przebrnięcie przez czas liceum, przebrnięcie przez te 20 mm. lata. I te wybory, nie no w ogóle w życiu bym tam nie chciała być, więc ja powiem szczerze, tak jak twoja przyjaciółka starsza ci powiedziała, zazdroszczę tam różnych rzeczy, ja kompletnie współczuję. Ja jestem w opcji, że serio współczuję mm. latkom, współczuję mojemu dziecku bardzo, bo rozwija się i dorasta w czasach, które są hardkorowo Świetnie. trudne. Pod wieloma względami. Ja dorastałam na podwórku i na trzepaku. Miałam 13 lat, pięć koleżanek, koniec. Nie miałam się do kogo porównywać, nie było lepszych możliwości innych, było jak było. To było wspaniałe. My roś rośliśmy w ogóle w jakiejś takiej sielance osiedlowej, wiesz, po prostu. Ja pamiętam dokładnie, co robiłam, ja, mając lat 13. Sielanka, moje dziecko zupełnie inaczej żyje. I nie da się tego zmienić. Nie ma opcji, żebym ja mu próbowała pokazać się inne życie. Musielibyśmy przeprowadzić się na wieś i wyłączyć internet. Mm -hmm. No to rozumiesz, no, to byłby po prostu aspołeczny. Więc nie zazdroszczę, serdecznie współczuję. Myślę, że też to są zupełnie inne czasy, więc osoby, które teraz dojrzewają i, i rosną i wzrastają, też mają inne możliwości, ale też mają o wiele więcej pułapek, na które mm -hmm. muszą uważać. I wydaje mi się, że ja dlatego tak bardzo się cieszę z tego, w jakim miejscu jestem i kim jestem dzisiaj, bo już tą drogę po prostu przeszłam, a wiem, że przede mną mnóstwo jeszcze czasu. I to jest wiesz, Pamiętam taki moment, kiedy moja przyjaciółka e, powiedziała mi m, rzecz, która zmieniła moje postrzeganie, bo wtedy miałam właśnie 30 kilka lat. E, zresztą Olka, która u ciebie była. Tutaj na rozmowie, bardzo mądra dziewczyna, bardzo wcześnie, ona w ogóle dużo młodsza ode mnie i dużo starsza mentalnie. Mm -hmm. Więc pamiętam, kiedy panikowałam i histeryzowałam, właśnie mając te trzydzieści kilka, kiedy jeszcze byłam w tej po prostu e, histerii de facto, właśnie związanej z tym, o Jezus Maria, rozstaje się z ojcem dziecka, co teraz będzie, rozwalam rodzinę, Boże, co ja robię, wiesz, no jakby tysiąc różnych rzeczy. E, oczekiwania społeczne, Jezus Maria, nie wzięłam ślubu, co to? No w ogóle tysiąc, tysiąc. Nawet nie chcę tam wracać. Ona mi powiedziała, stara, błagam cię, bo ja już oczywiście mówiłam, zmarnowałam życie. Ten czas. Ona Sylka, Jak sobie pomyślisz, że do 20 roku życia właściwie nie ma, co, nie ma sensu liczyć tych lat. One są nieistotne. To jest po prostu jakiś kompletny chaos. Nie byłaś dorosłą osobą. Jakby nawet zacząć liczyć, że od 20 roku życia byłaś dorosłą osobą, ale mówi: W Twoim przypadku zaczęłabym tak 25. Pomyślmy, że od 25 roku życia masz jakąkolwiek, jakąkolwiek świadomość dorosłej osoby. No może nawet nie dojrzałeś, ale no, po prostu dorosłej osoby świadomość, odpalają ci się jakieś myśli, zaczynasz pracować. A dzisiaj masz lat 35, to ile ty żyłaś de facto? 10 lat? No to nie rozśmieszaj mnie, pomyśl sobie, ile masz przed sobą życia. I wtedy pamiętam, serio, to do mnie tak dotarło, bo sobie zdałam sprawę, to nie jest tak, że ja mam 35 lat życia za sobą zmarnowanego, tylko 10 i nie zmarnowanego, tylko w takim, nie wiem, co chcę. A teraz właśnie uczę się tego, co chcę. I to uczenie się tego, co chcę, zajęło mi bardzo dużo czasu, tak naprawdę cały czas to się dzieje, cały czas się uczę tego, czego chcę. Ale doskonale rozumiem, że przede mną są najlepsze lata, że ja w tym roku kończę 47 lat i w ogóle mnie to nie przeraża. A kiedyś na myśl o tym, to miałam wierzyć w mnie poty. Jezus, Maria, jestem, będę przed pięćdziesiątką. Ja? Słuchaj, obie jesteśmy przed pięćdziesiątką. Tak. Chodzi o to, że naprawdę zupełnie inaczej myśli się, kiedy sobie zdasz sprawę, że twoje dorosłe życie nie. nie nie kończy się na 35, tylko się zaczyna. I że przed odwrócić się, nie, nie odwracać się do tyłu, myśląc, o Boże, tyle zmarnowałam złych mhm. decyzji. Nie, te wszystkie decyzje mówią o tym, tak. kim jesteś dzisiaj. Tak. One cię doprowadziły do tego miejsca. Każdy wybór, który podjęłaś, jest dzisiaj tobą. To jest o tobie. Na wszystko przychodzi czas, tak? Jest moje ulubione koan. Wszystko przychodzi w sobie w właściwym czasie, który z pozycji bycia control i... Perfekcjonistką, bardzo go nie lubiłam, nie mi mm -hmm. się. Ja chcę, żeby wtedy, kiedy ja mówię, że mam Przecież. teraz, żeby po prostu na Więc jakby, kiedy odwracasz się do tego czasu, który masz przed sobą, to dopiero się zaczyna, wtedy myślisz, sobie, Jezu, to ja mam jeszcze. I tak jak powiedziałaś, kiedyś ludzie się kładli do grobu, metaforycznie, w wieku 40 lat, czyli cała, jakby przestawali dokonywać jakichkolwiek czynności rozwojowych. Jedyne o czym myślę, ewentualnie o wnukach, żeby się zająć i pomóc, bo to już były zazwyczaj babcie i dziadkowie w wieku 40 lat. I tak się kończyło ich życie. Ale my mamy kompletnie odwrotnie. Dla nas się zaczyna. My wtedy wychodzimy z tych pieluch wreszcie. Dziecko wypuszczamy w świat, jakikolwiek. No, już kilkunastolatek w tym wieku już jest samodzielny, już nie potrzebuje. Non-stop nas, więc tak naprawdę dobra nakarmić, przypinować, żeby poszedł spać, ewentualnie coś tam z lekcjami. Ale naprawdę, to już, jest, to już są duże dzieci. Więc ja się mogę teraz odwrócić i myśleć sobie, dobra, to co ja teraz chcę robić? I mam przed sobą spokojnie 40 lat życia. No bo. Żyjemy w czasach, w których. No, oczywiście, jeżeli się coś strasznego nie wydarzy, ale mam. Ogólnie żyjemy w czasach, w których medycyna się bardzo rozwija. Medycyna estetyczna również. Nie będziemy wyglądać jak 60-latki kiedyś. Nawet widziałam ostatnio na Facebooku jakieś takie ciekawe połączenie, porównanie 40-latek dzisiaj i 40-latek kiedyś gwiazd filmowych. No to to jest jak babcia i córka. Niesamowite. Czy tam babcia. No tak. Matka i córka. A ten sam wiek, więc jakby jest szansa, że będziemy żyli dużo dłużej. Że ja już nie będę, nie wiem, tak w naturalny sposób mówię, nie, nie że jakaś tam nie wiem, załóżmy choroba czy wypadek, twu, twu, ale że jakby relatywnie, naturalnie będziemy żyć dużo dłużej niż żyli nasi dziadkowie. Kiedyś umierało się w wieku 55 lat i to było, no, naturalne. No tak, no tak, zawał. 55-latkowie dzisiaj to są młodzi ludzie, którzy zaczynają myśleć o tym, no dobrze, to może bym sobie w maratonie pobiegł. Mhm. Żyjemy w innych czasach. Ale w ogóle wydaje mi się, że to jest o tym... Że zaczynamy uczyć się żyć dla siebie mm. ogólnie jako społeczeństwo. Bo w momencie, kiedy pokoleniowo przez lata realizowaliśmy po prostu naszą społeczną misję bycia mm. żoną i mamą, to akurat popatrzę sobie na, na przykład kobiet. Nie? Mm -hmm. No to rzeczywiście mamy ten czas lat 20. kiedy trzeba sobie to wszystko jakoś zorganizować, mm. lata 30. kiedy to jest w rozkwicie, lata 40. kiedy się powoli temat wygasza, no i potem co. No jeżeli nie, nie wiesz o sobie nic, jeżeli nie Uniwersytet III wieku, tak, dokładnie. po 50. No daj spokój. No, bo tak jest, chyba od 50 można chodzić do zajęcia, tak mi się wydaje. I, I nagle jesteśmy właśnie już definiujemy się jako babcie, no bo wcześniej się definiowałyśmy jako żonę, potem jako y, mamy, potem jako babcie, ale przez to, że nie nauczyłyśmy się tego, kim my jesteśmy i czego potrzebujemy. No to jeżeli spełniłyśmy już te wszystkie swoje role, no to potem już jest no, no nic tam nie ma. Jak hmm. ty mówisz właśnie o o tej zmianie perspektywy, o myśleniu o tym, co lubimy robić, o ćwiczeniach rozwojowych, czyli właśnie my jesteśmy w centrum. I to nie chodzi o to, żeby być wiesz, egocentrycznym i po prostu mm -hmm, cały świat mm -hmm. się kręci wokół nas. No nie, ale to oczywisty gdzieś tam, wydaje mi się, disclaimer. Ale teraz, kiedy patrzę na to, tak jak ty to opisujesz, to to jest mega ekscytujące, bo nawet można to spojrzeć odwrotnie, że jak już to moje dziecko podrośnie i wiadomo, kocha się je, zakładam, strasznie. No, ale cieszysz się, że może będziesz miała trochę więcej czasu. I pamiętam już teraz tak masz, nie, że twój syn nie jest aż tak absorbujący, jak był kiedyś, te kilka lat temu. Myślisz sobie, ale fajnie, mam więcej czasu dla siebie, mogę robić jeszcze więcej fajnych rzeczy. I jeżeli więcej kobiet, no i mężczyzn będzie w ten sposób patrzyło na świat, no to jakby nic tylko. Dorastać, starzeć się, no ale nic, tylko patrzeć, jak dojrzeć do No Jest to trochę o tym. Naprawdę. I oczywiście znam mnóstwo kobiet, które po 40 decydowały się na macierzyństwo, więc mm -hmm. po prostu do tej 50. będą w tych pieluchach, bo jednak dziecko tak do 6-7 roku życia wymaga gigantycznego wsparcia i absor absorbujące jest to ogromnie. Więc tak do 50. sobie będą jeszcze w tym i wtedy sobie po pięćdziesiątce spojrzą, co dalej. Natomiast, wiesz, żyjemy też, um, ja żyłam i wychowywałam się w czasach, w których właśnie kobiety żyły dla dzieci, dla mężów, dla w rolach się um, jakby odnajdywały, społecznych i kulturowych i to jest tak silnie zakorzenione. Zresztą genialna książka Chłopki jest mhm. bardzo o tym. Bardzo, bardzo. Oż przerażające to jest po prostu. Um, I rzeczywiście było tak, że jeżeli sobie nie dopilną... Znasz takie przykłady na pewno. Kobiety, które nie pracowały, załóżmy, i poświęciły w ogóle już totalnie wszystko, nawet swoją karierę, dla rodziny, domu, męża, dzieci, i tak dalej. W momencie, w którym dzieci wyfruwają z gniazda, a nie daje jeszcze, Boże, mąż nagle dojrzewa w nowych czasach i stwierdza, kurczę, właściwie potrzebuję mieć ambitną, realizującą się kobietę, no to jest opcja, halo, no a co ja zrobiłam, jak to, i co teraz. No i wiesz, i oczywiście są dwa scenariusze. Jeden jest taki, że kobieta po prostu wpada w depresję i zostaje w tym i sobie tam siedzi, bo ma na wyparciu to, że dużo mogłaby jeszcze zrobić, albo nie chce jej się, albo się boi, bo nie chce jej się, to jest rzadkość, raczej nie wie od czego zacząć, to jest w opcji, nie wiem za co mam się zabrać, jak mam to zrobić i tak dalej, i po prostu zostaje sobie w tym i, i nie wiem, żyje sama w oczekiwaniu, że ktoś się pojawi, dziecko będzie o mnie pamiętało. No ale jest taki drugi scenariusz, że kobiety mówią, no dobra, no to biorę to po prostu na swoje barki i zaczynają żyć, i zaczynają się realizować, i zaczynają się wszystkiego uczyć. To nie jest trudne, yy, przepraszam, to nie jest łatwe, to jest mega trudne, jak sobie tak o tym pomyślę. Musi być mega trudne. Dlatego teraz młode kobiety już żyją w takim przekonaniu, ja chcę się rozwijać. Nieważne, czy pracować, czy nie pracować, ale rozwijać, myśleć o sobie, uczyć się tego, kim ja dla siebie jestem, czego ja dla siebie chcę, to nadal jest trudne, bo są wychowywane przez kobiety, które były w jakichś rolach. Nawet jeżeli pracowały w korporacjach, to zazwyczaj było tak i cały czas tego słucham na swoich, w swoich mentoringach, że matki bardzo aktywne, zawodowo aktywne, w drugą stronę robiły krzywdę, bo pokazywały, że to jest realne, że można mieć karierę. Tyrać po prostu e, tak. naprawdę nie w sam I potem jeszcze ogarniać męża, dom, dzieci. I one mają teraz, ale ja tak nie chcę. Hmm. I mają poczucie winy. A te nasze matki były siłaczkami, te, które. Oczywiście każda była, czy te, które zostawały z dziećmi w domu, czy te, które robiły tysiąc rzeczy na raz. To dla mnie cały czas jest po prostu bycie siłaczką. I my uczone przez takie kobiety, które właśnie pokazywały nam, ale jak to? Ja tu spokojnie po prostu pracuję od 8 do 16, wracam gotuje obiad wiesz, trzydaniowy podaje sprzątam a mąż w tym czasie wiesz, kapicie, gazetka odpoczywa po pracy bo on ma ciężką pracę i my byłyśmy też no. tak uczone że praca mężczyzny jest trudniejsza ważniejsza no, żyjemy w porąbanych czasach w związku z tym, bo mamy cały czas jeszcze te schematy, a już wygląda życie zupełnie inaczej. Kobieta może. I bardzo często jest tak, że dzisiaj kobiety pracują, mężczyźni, nie pracują, że zostają w domu albo kobiety, albo żyją na równi, są partnerskie relacje i tak dalej. A ja mam cały czas po kłosie po prostu w, w, swoich, w swojej pracy w mentoringach kobiet, które mają problem z tym, i poczuciem winy, że one tak nie umieją, jak mama, albo że one nie chcą tak, jak mama, i mają poczucie winy z tego powodu. No jak mama sobie radziła i wszystko ogarnęła, to dlaczego ja nie mogę? Wiesz, no nie musisz po prostu. Nie musisz się na to zgadzać, a kiedyś tak się żyło. Więc my. Dopóki się nie uwolnimy od tych nie naszych programów, od, i nie damy sobie prawa, i nie ukochamy tego w sobie, bo to jest o tym. To poczucie winy kobiet. Wiesz, ja na serio po prostu nie znam żadnej kobiety, która by nie miała poczucia winy w sobie, z jakiegoś powodu związanego z tym, jak realizuje swoje życie. Więc dopóki się nie uwolnimy od tego i nie zaczniemy po prostu mieć w dupie tego, co sobie ktoś inny myśli, jakie ma wobec nas oczekiwania, czy społeczeństwo, czy, czy jakikolwiek człowiek, bo często jest tak, że nawet jak pytam, no dobra, wskaż mi, ale kto tego od ciebie oczekuje, to się okazuje, że nikt że mama wcale nie, że to jest tylko nasze, nie, że jakby to jest tak ogromny ciężar, więc dopóki się od tego nie uwolnimy, a możemy się uwolnić koło 30. Możemy. Możemy się uwolnić dużo przed 40. No to wjeżdżamy w tą 40 po prostu, wiesz. Na tęczy. Powiedziałaś taką ważną rzecz o tym, że zdałaś sobie sprawę, że w sumie jako dorosła kobieta żyjesz nie tak wcale długo mm. i cieszysz się, czy nie cieszysz, co? Akceptujesz to, ile zajęło ci dojście do tego miejsca, gdzie jesteś, bo to krok po kroku, lekcja po lekcji doprowadziło cię do tego stanu, gdzie właśnie czujesz się dobrze osadzona w sobie mm. i, i spełniona. Ale zastanawiam się, bo powiedziałaś, że te kobiety, często na przykład właśnie po czterdziestce, które zdają sobie sprawę sprawy z tego, jak żyły do tej pory, mają rzeczywiście trudno ale jednocześnie, kiedy one zaczynają się ośmielać i szukać siebie i decydować za siebie, równolegle robią to samo dziewczyny dużo, dużo młodsza, mm -hmm. na przykład w moim wieku. Mm -hmm. I jak nie porównywać się i nie mieć takiego poczucia, że ale one mają fajnie, że wychowują się w czasach, gdzie wcześniej ktoś je pyta, czego potrzebują, że wcześniej mogą decydować za siebie, i jak wtedy nie mieć takiego poczucia, właśnie straconego czasu albo jakiegoś takiego zaniedbanego pokolenia i sobie wytłumaczyć, no, że właśnie to wszystko wydarzyło się w tym właściwym dla siebie czasie, no i nie, mieć tak, nie, nie, nie zazdrościć tych dodatkowych Kilkunastu lat tym młodszym osobom. Wspomniałeś, że nie zazdrościsz, bo w ogóle realia są straszne. Mm. <laughs> Więc to jest, dobry, <laughs> tak. to jest dobry argument. Ale spotkałaś się z tym? Myślę sobie, spotkałam się i to jest często gorycz. Mm. Ale y, to, też, to też jest wszystko do zrobienia ze sobą, dlatego że jeżeli spotykasz się z kimś, kto ma tego rodzaju gorycz i taką, tak, gdybym ja była w jej wieku i tak dalej, to jest tryb ofiary karą. Mm. I tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o to. Żeby się nauczyć tego, że to jest nasza odpowiedzialność i jeszcze nie tylko się nauczyć tego, że to jest nasza odpowiedzialność, to była nasza odpowiedzialność zawsze, że każdy z nas się rodzi, wychowuje w różnych rodzinach, nie mamy na to za bardzo wpływu, jak jesteśmy wychowani, dostajemy po dupie jako dzieci, mamy traumy, wszyscy mamy problemy, każdy z nas wychodzi z domu i tak naprawdę spokojnie mógłby od razu iść na terapię, tylko wiele osób tego nie robi. A to jest nasza odpowiedzialność. To nie jest odpowiedzialność naszych rodziców, żeby nam naprawić życie, to nie jest odpowiedzialność naszych rodziców, kiedy jesteśmy dorosłe, żeby nas dokochali, nie zrobili tego, jak my byliśmy małe, nie zrealizowali naszych potrzeb, bo nie mieli takich zasobów, nie umieli, nie byli tak wychowani, bla, bla, bla. Więc jeżeli będziemy żyć w przekonaniu, że to jest przez nich, to jest ich wina, to jest tego wina, tamtego wina, to on chciał, żebym została w domu. To jest nasza odpowiedzialność. To my się na to zgodziłyśmy. I to jest bardzo gory, takie to jest bardzo skoszliwe, To, jest, to mhm. jest, znaczy wiesz, to jest w ogóle po prostu cholernie nieprzyjemne zdać sobie z tego sprawę. Ale dopóki tego nie zrobisz i nie zdasz sobie sprawy, okej, okay, to jest moja odpowiedzialność. To ja tutaj podjęłam tę decyzję. Nikt mnie do niczego nie zmuszał. Pod pistoletem mnie nikt nie trzymał. To były moje decyzje, to były moje programy. Dzisiaj jestem tutaj Zobaczyłam to wszystko i mogę to zmienić. Mogę wziąć odpowiedzialność mhm. za swoje życie. Bez tego, nieważne, ile masz lat, będziesz się zawsze porównywać. Bez okay. tego zawsze będziesz mhm. w goryczy żyć. Wiesz, bo jakby porównywanie to jest plaga naszych czasów, ale ja na przykład patrzę na Ciebie i to nie jest zazdrość. Ja sobie patrzę na Ciebie i myślę, sobie, Jezu, jakie to musi być fajne, pod tym względem. I, I musiałoby być fajne, gdybym miała tyle lat, co ty i miała dostęp do tylu No właśnie trochę o to mi chodzi, Ale wiesz, no? to jest po prostu takie fajne, że sobie myślę, że to jest cudowne, że moje dziecko ma. Mm. On oczywiście teraz ma kompletnie to w dupie i po prostu TikTok go interesuje, ale myślę, że on z TikToka zasysa też mnóstwo dobrych treści, bo mnie bardzo często zaskakuje i sobie myślę, skąd on to wie? Bo ja go tam, wiesz, nie, nie indoktrynuję za bardzo. Tam, gdzie mogę, to owszem, ale też szanuję jego em, rozwój, więc jakby on zasysa te treści mimo wszystko ciekawe i dobre i nie... Jak mama powie, to się z bezsensu się nie liczy, ale jak TikTok powie, to już jest spoko. Hmm. Więc jakby pozwalam na to, więc ja sobie patrzę na was i myślę sobie fajnie, ale z drugiej strony serio wam nie zazdroszczę. Po prostu tych zmieniających się okoliczności, tych po prostu nieprawdopodobnych możliwości, tak, tego tak, tak. nawet w kontekście partnerów, no, naprawdę to jest bardzo, bardzo y, musi być dla was bardzo trudne, y, więc się nie porównuje i też nie porównuje się dlatego, y, że naprawdę wiem kim jestem i czego ja chcę i Skąd to wszystko i po co. Więc gdyby ktoś miał te myśli, gdyby jakakolwiek kobieta, która nas słucha, miała takie myśli, że. Bo oni mają lepiej, mhm. bo ona miała lepiej. To tylko jest o tym, że nie ma pogodzenia w sobie z tym, że to była jej odpowiedzialność na wielu etapach. I oczywiście serio, z tym się bardzo często spotykam, że ktoś mi próbuje się ze mną kłócić, mhm. mówić: Bo ja nie miałam takich możliwości. No, no kiedyś nie miałaś, ale dzisiaj masz. Więc jakby tak. zawsze to można zmienić. To jest jakby wszystko zależy od tego, jaką my podejmiemy decyzję. No i to radykalne wybaczanie, do którego często wracam, jest o tym, że nie byłabym tą osobą, którą jestem nie. dzisiaj, bez moich doświadczeń, bez moich trudów, bez tej bardzo długiej drogi i krętej. I być może ktoś sobie tą drogę moją, która trwała, załóżmy, 15 lat, ktoś zrobi w 5 i super, ale nie bez powodu ta moja droga była taka. Gdyby nie to, nie byłabym dzisiaj tym, kim jestem. No i właśnie my też zapominamy o tym, że te inne osoby, które niby mają lepiej, mierzą się też z zupełnie innymi trudnościami. Więc ja też lubię to powiedzenie, że suma problemów jest zawsze taka sama. Więc ten dwudziestolatek może. Ma pełne pole do ekspresji, różne zajęcia dodatkowe, możliwości studiów, wyjazdów, czy to, co tamkolwiek chcemy mm. i czego tam zazdrościmy. Ale ma też mnóstwo rzeczy, które go na maksa stresują. Jest tak samo obciążony psychicznie jak ty, tylko inaczej. No. Nie? I właśnie bardzo, bardzo lubię też tak sobie zmienić perspektywę. Ilekroć właśnie wydaje nam się, że ktoś ma, że ktoś ma lepiej, to jest za zadać sobie pytanie, czy okej, okay, jeżeli zazdrościmy tej osobie, nie wiem, kariery czy relacji, to czy... Zamieni, zamienilibyśmy się z tą osobą na życie, ale w każdym aspekcie, mhm. bo w tym jednym jest super, i byśmy chcieli sobie to wziąć i mieć tak samo jak ta kobieta, super ścieżkę zawodową od 20 roku życia, a nie od 45. No ale ona też ma różne inne sfery życia, z którymi może niekoniecznie się utożsamiamy i których nie chcielibyśmy wziąć. Więc wtedy tak trochę urealniamy tych ludzi, przystajemy. Tak idealizować postaci, którym możemy zazdrościć, jak na przykład młodzi, młodzież, młodzież, jak młodzi ludzie. Ja powiem Ci, że to jest śmieszne, bo na przykład widzę różnicę pokoleniową, ale ja też widzę różnicę pokoleniową między wiesz, mną, a na przykład twoim synem, i zawsze się szczycę tym, że. Mimo wszystko jestem osobą, która wychowała się bez internetu. W sensie też szukałam rzeczy w słownikach, encyklopediach i też bawiłam się na dworze. Okej, okay, już gdzieś tam pojawiał się komputer inny, tak jeszcze, ale już ta różnica kilku lat, kilkunastu lat. Na przykład, wiesz, między mną a moim bratem jest kilka lat, a on już nie miał słownika, mm. w którym szukał, to już jest inne pokolenie. To mm. już jest inny sposób myślenia, to jest inny sposób nauki, to jest też mniejsza tolerancja na jakąś taką nudę. Mm -hmm. To myślę, że to jest bardzo fajny, fajny temat, że jak czasami też w naszych rozmowach mówiłaś o tym byciu w tu i teraz, czy zachwycaniu się taką codziennością, czy po prostu jakimś takim, posiadaniu takiego wewnętrznego spokoju. Paradoksalnie myślę, że kiedyś było łatwiej w tym stanie wytrwać i wymedytować te 10 minut, gdzie teraz minuta w spokoju, na, wiesz, na, w takiej medytacji, może być dla nas wiecznością, bo wszystko w świecie internetowym dzieje się w przeciągu kilku sekund. Więc nie wiem, ja za zachęcam właśnie do tego, żeby tak Porównać się, ale tak w każdej sferze życia i rzeczywiście zastanowić się, czy aby na pewno chcielibyśmy mieć tak jak te osoby. Tak, bo nasz mózg lubi y, drogi na skróty. My widzimy swoje życie w pełnym jego po prostu wymiarze i w pełnej okazałości, a życie innych osób obserwujemy w klatkach, w ujęciach, w kilku sekundówkach. I nasz mózg myśli, że to jest tak, jak to wygląda. To po prostu tak jest. Nasz, nasza głowa inaczej tego nie jest w stanie sama z siebie o, ocenić, więc pokazuje nam te wyrwane klatki najlepsze i ja zawsze mówię właśnie kobietom, które decydują się na zmianę kariery, w, bo, bo o tym w tym właściwie pracuję już od dłuższego czasu, że to, że na przykład patrzysz sobie na 25-latków, którzy osiągają wielkie y, sukcesy finansowe, nie masz pojęcia, co za tym stoi. Nie masz pojęcia, jakie to są dla nich nieprawdopodobne wysiłek, dla ich umysłów, dla ich życia społecznego, dla Relacji dla wszystkiego, że być może za tym stoją jakieś um, zaburzenia przeróżne, o których możemy nie wiedzieć. Być może za tym stoją gigantyczne straty, a być może za pięć lat po prostu to wszystko zostanie zmiecione z powierzchni ziemi, tak. bo te dzieciaki nie były po prostu na pewne rzeczy gotowe. Tak. Nigdy nie wiesz. Jak się próbujesz porównywać z jakiejś sytuacji, która jest wyjęta z kontekstu, no to nie ma żadnego sensu, bo nie, nie znasz, nie wiesz, co będzie za chwilę, nie wiesz, co było przed chwilą, nie wiesz, kim ta osoba jest, a oglądamy. No. Prawda jest taka, że. Oglądamy wycinki, obrazki jest. i nikt nie wie w ogóle, ile to kosztuje pracy, ile to kosztuje wyrzeczeń, a co za tym stoi w ogóle, ile drama dramatów. Tak jak powiedziałaś, porównywanie się nie ma żadnego sensu, bo nie, jest, nie wiemy zupełnie, co stoi za tą osobą. I w ogóle nie wiem, czy ta osoba jest szczęśliwa. Tego, do Nic tego zacznijmy, ale yy, nawet też mi się przypomniało, jak powiedziałaś, żebyś się ze mną nie zamieniła ja bym się nawet ze sobą nie zamieniła o hmm. pół roku. <laughs> ja mam wrażenie, że <laughs> u mnie po prostu też jakby patrząc na to, jak jestem gdzieś tam oddana samorozwojowi od wielu lat, to jak myślę sobie o matko, ja nie wiem, czy ja bym chciała obudzić się w swojej skórze pół roku temu, czy rok temu, bo z każdym, z każdym no już nazwijmy to półroczem, ja czuję, że tak dużo się u mnie zmienia, że ja właśnie myśląc sobie, że jak myślę sobie, że miałabym mieć 30 lat, to się sobie o, Boże, będzie jeszcze fajniej, skoro teraz jest jeszcze fajniej co chwilę, mm. to wiem, że przede mną po prostu bardzo dobre życie, pełne zmian, ale ku lepszemu. I jak powiedziałaś, ludzie się boją tych, tych numerków zmieniających się. To nawet mój, mój znajomy z dawnych lat napisał do mnie ostatnio, właśnie, że ma ostatnie urodziny z dwójką i że to jest taki czas dla refleksji, do refleksji dla niego. I ja tak pomyślałam sobie, hmm. Że rzeczywiście ludzie tak do tego podchodzą, bo może też wiesz, ja przez to, że otaczam się osobami, które są starsze ode mnie, to się sobie nie. No, chyba fajnie jest już po tej trzydziestce, czy potem fajnie jest po tej czterdziestce, ale nadal w naszych głowach myślę, że yy, tak uśredniając, jest jakieś takie poczucie, że coś się zmieni, nie wiadomo jakiego. I to, co do mnie przyszło też w kontekście kobiecym, to jest to, i jestem ciekawa, jak ty sobie to przepracowałaś albo jak sobie to wytłumaczyłaś, że my przez pół życia. Uogólniając, próbujemy się zaakceptować. Jak się już zaakceptujemy, to potem zaczynamy się zmieniać <głos> <głos> i musimy zaakceptować, że ta wersja, którą już pokochałyśmy, jest do końca nieaktualna. On tej na myśli tą warstwę, y, przynajmniej wizualną, tak? mm -hmm. ale też nasz umysł, który może się starzeć, znaczy czy starzeje się to na pewno, ale musimy o niego dbać. Y, I zastanawiam się, właśnie, czy to nie jest taki, taki paradoks, że tyle wkładamy wysiłku, żeby, żeby już tą, tą Karolinkę czy tą Sylwię. Ukochać i potem nagle okazuje się, że okej, okay, no to ta wersja jest nieaktualna i teraz będzie potencjalnie coraz gorzej, trudniej, mm. inaczej. Miałaś taki moment refleksji, kiedy oswoiłaś to, że okej, okay, to ta Sylwia już będzie teraz, nie wiem, właśnie starsza i może trzeba będzie ją znowu uczyć się akceptować. Mm, wiesz co? W moim przypadku trochę to wyglądało inaczej, dlatego że ja nie lubię w ogóle słowa akceptacja. Jeżeli, mm. co, jeżeli mm, ja myślę w kontekście akceptacji, to znaczy, że nie mam na pewne rzeczy wpływu i że okay. albo że z nimi coś jest nie tak. Więc, ale powiedziałaś o tym kochiwaniu siebie, więc u mnie bardziej było o takim znowu poznawaniu się. Bo jeżeli podejdziesz sobie do tematu siebie, jakbyś podchodziła do, te, do tematu, załóżmy, faceta, czyli spotykasz mężczyznę na swojej drodze i co robisz? Zadajesz, załóżmy tak, idziecie na randkę, poznajecie się, jest miło. No i co robisz? Akceptujesz go tak od razu? Nie, no, zadajesz mu różne pytania, dowiadujesz się o nim różnych rzeczy. Im dłużej go znasz, tym bardziej go lubisz, załóżmy tak, jeżeli okazuje się, że jest fajny. Tym bardziej go lubisz, masz ochotę spędzać z nim coraz więcej czasu, bo już go coraz bardziej znasz, zaczynasz mu ufać. To jest dokładnie to, co my, my powinnyśmy zrobić ze sobą. Czyli nie stać przed lustrem i mówić akceptuję się, bo to, nie, to tak nie działa, to tak jakbyś po prostu... Poszła z facetem na randkę i powiedziała, tak, to jest on. Nie znam go, ale tak będę z nim. No to się nigdy nie uda. A my przez większość naszego życia nie dajemy sobie takiego czasu. Hej, dobra, to ja się teraz odwrócę do siebie i zapytam się siebie w ogóle. Hej, mała, co ty masz? Na co masz ochotę? Co byś zjadła? Na, y czy masz ochotę się dzisiaj położyć? A może byś poszła na spacer, a może chcesz się spotkać z ludźmi? My tego nie robimy. My jesteśmy cały czas w jakimś takim pędzie że trzeba, że koleżanki, że jak mam 20 lat, to przecież muszę wychodzić, wiesz. Cały czas bo gwałcimy, tak. cały czas siebie, naprawdę, nie myśląc o tym, co jest dla nas ważne. Więc jeżeli pędzimy w tym bezpoznaniu siebie, no to nagle jak mamy 30 par lat i jeszcze po drodze wydarzył się mąż, dzieci, zmiana pracy i tak dalej, to jesteśmy w dupie, bo nie wiemy, czego my chcemy, nie wiemy, nie znamy siebie. Więc jak mamy siebie akceptować i nagle patrzymy w lustro i są na przykład zmarszczki, więc to w ogóle się nigdy nie uda w ten sposób. Mhm. Będzie zawsze to tra mocno traumatyczne. Dlatego kluczem jest to, żeby się sobie przyglądać naprawdę dużo. A znam kobiety, które mają z tym problem, żeby nawet siedząc u fryzjera patrzeć w lustro. Rozumiesz? I to mhm. ja... Pamiętaj, Karo, my no, ale mówimy się, że, o oh, sorry, przer ci. Że mają to właśnie dlatego, że zaczęły zauważać, że się starzeją i się sobie już nie podobają? Czy one... Nie wykonały też tej pracy, żeby w ogóle się sobie podobać, nawet w tym momencie, powiedzmy, prime time. Nie wykonały tej pracy i dostawały po prostu komunikaty z zewnątrz, różne, które przyjęły jako pewnik. To jest o tym. Na przykład, nie wiem, nie gap się w lustro, bo to jest próżne. No różne, wiesz, jakby w mojej pracy to to temat rzeka. To mogłybyśmy cały cykl o tym zrobić. Więc jakby są kobiety, które jest ich bardzo dużo. I rzeczywiście, ja mogłabym powiedzieć wszystkie kobiety, dlatego że wszystkie kobiety, które do mnie przychodzą, mm -hmm. to dokładnie to mają. No, ale to nie są wszystkie. To jest próba, która akurat do mnie przychodzi, a przychodzą te, które mają temat. Więc jakby... To nie jest o akceptacji, tylko o samopoznaniu, o, o oglądaniu siebie, o poznawaniu siebie, o przyglądaniu się sobie z ciekawością. Tak jak przyglądamy się nowemu facetowi z ciekawością. My nie, my nie oceniamy facetów. O, tu ma zmarszczkę. Nie, no tutaj to w ogóle już się. Ta zmarszczka się będzie powiększać no, z czasem. Nie robimy tego. To jest tak, że oglądamy sobie ich. To bardzo łatwo też oczywiście patrzeć na swoje dziecko, jeżeli je mamy, ale rozumiem, że dla młodych osób to nie jest ciekawy przykład. Więc jakby. Przyglądanie się swoim mamom, czy to jest tak, że my się przyglądamy mamom, starszym koleżankom, z takim, weź po prostu, już ona się tak starzeje? Nie, bo jeżeli je kochamy, to w ogóle tego nie widzimy. A jeżeli widzimy, to jest raczej z czułością, więc to jest nauka tego do siebie. Powoli uczenie się tego do siebie. W związku z tym, ten moment, kiedy zaczynamy się starzeć, on przychodzi. Ja nie wiem, w którym momencie u mnie to nastąpiło, bo też. Dbam o siebie bardzo i jakby pod każdym względem, ale też y, korzystam z zabiegów medycyny estetycznej, korzystam ogromnie z kosmetologii, więc ja mam czasami wrażenie, że moja skóra wygląda lepiej niż 10 lat temu, więc to są takie, takie, no ale wiesz, to też 10 lat temu już miałam 35 lat, więc... Ja o siebie dbam, po prostu oglądam sobie, to nie jest to, nie, nie chodzę i nie opowiadam, że będę, starzał, będę starzeć się z klasą, bo będę, ale to nie znaczy, że nie będę o siebie dbać, że nie będę chodzić na mezoterapię, że nie będę dbać o nawilżenie skóry, że nie będę się dobrze odżywiać, żeby się, czyli co, godnie się starzeć, czyli nie robić nic. <laughs> to też zależy, kto jak to, co odbiera, więc... U mnie to nie, w ogóle ten moment, ja się bardziej bałam starzenia, zanim się zaczęłam starzeć, mhm. niż jak się już zaczęłam, dlatego że już byłam na takim etapie tak no takiego ukochania siebie, wiesz, takiej miłości bezwarunkowej do siebie. Ja się jej uczyłam na moim dziecku, dlatego że em, jak się urodził mój syn, no to pokochałam go bezwarunkowo w sekundę. To hormonki robią. Yy, a brzydki był Boże Święty jak krewetka, naprawdę. Widziałam. więc go po prostu widziałaś, więc <twierdza> naprawdę krewetka. I po prostu wiesz, a, a kochałam go od, od początku bezwarunkową miłością, i, do, i, i mam wrażenie, że z dnia na dzień kocham go coraz bardziej. Co już oczywiście go męczy w tym wieku. Ale ogólnie jest tak, że bezwarunkowo go kocham. I ja się na pewnym etapie zorientowałam, co to znaczy bezwarunkowo kochać, patrząc na niego. I zaczęłam stosować, próbować na początku wprowadzać te metody w stosunku do siebie. I to na początku było trochę kwadratowe, trochę dziwne, trochę jakieś, ale wszystko jest kwestią wytrenowania. Ja sobie ustawiłam to, że to mam sobie wytrenować, ponieważ ja wtedy naprawdę byłam w czasach, to było takie właśnie 35. Ja pamiętam, jak moja terapeutka się zaczęła ze mnie śmiać, jak jakiej powiedziałam, mając lat, nie wiem, 34 czy 3, 3, 3. Ja już teraz to się będę starzeć. Kto mnie będzie chciał? I ona, przysięgam ci, parsknęła śmiechem. Ona nie powinna tego robić, mm -hmm. ale parsknęła śmiechem, bo już nie wytrzymała. Mówi, powiedziała do mnie, pani Sylwio, ja mam 65 lat, jestem aktywna seksualnie chyba bardziej niż byłam w czasach mojej młodości i naprawdę przed panią piękne lata. I wiesz, ona mi to powiedziała z takim, serio, miała już miała mnie dość i ja sobie wtedy tak jakby się odsknęłam, powiedziałam sobie, ja nie chcę tak żyć, ja nie chcę takiej głupot gadać, ja nie chcę być w tym trybie, którym są wszystkie moje koleżanki. Ja chcę sobie, i co mam zrobić? No i wiesz, jakby znalazłam ten patent na to, żeby się w sobie zakochać, pokochać siebie w sposób bezwarunkowy, czyli już nie że akceptować, tylko kochać. W związku z tym, kiedy widzę, że zmienia mi się skóra cała na całym ciele, że ona jest inna, że mam że inaczej wyglądają moje dłonie, to mam w sobie czułość do siebie i do tego, że to jest część procesu. I też po, w pewnym momencie naprawdę mamy pewne rzeczy w dupie, ale oczywiście jest tak, że bez tej pracy. I jadąc na wyparciu, nie stanie się tak, że nagle z 40, jak masz 39, następnego dnia kończysz 40, to ci się to wszystko pięknie przedtem rozłoży, jak mm -hmm. wahasz. To, to są lata mojej pracy w tych 30 -tych latach, które sprawiły, że 40 była dla mnie po prostu miłym przeżyciem, 45 jeszcze milszym. I właściwie dopiero teraz czuję, że, że zaczynam realizować siebie, swoje marzenia, swój potencjał tak na pełni, tak w pełni, absolutnie. Więc dlaczego, po co czekać tyle? Po co przecież no. można się tym zająć wcześniej? Czyli zająć się tym oznacza trochę zrobić roboty, no bo to jest praca. A dziewczyny la, lat dwadzieścia kilka pewnie, bo ja na pewno miałam siano w głowie i biegałam, załatwiałam milion rzeczy i koncentrowałam się na tym, nie, nie na tym, co trzeba. A więc jeżeli macie dużo czasu teraz i koncentrujecie się tak jak ty, na tym, żeby się sobie poprzyglądać, żeby się mm, obejrzeć w nie lustrze krzywym, tylko w prawdziwym lustrze i zobaczyć, to, kim jesteś, kim chcesz być, czego właściwie ty chcesz od życia i powoli się tego uczyć, bo to też jest proces, to też się zmienia cały czas to, i to jest ok. To im bardziej się sobie przyglądamy, im bardziej spędzamy czas ze sobą i się nie boimy tego, bo, bo kobiety się bardzo boją zajrzeć do siebie, tym większe prawdopodobieństwo, że im będziesz starsza, tym będzie ci lepiej. I nie będziesz się zastanawiać nad tym, że o Jezu, jest tyle tych dziewczyn w, na tym Instagramie, które mają 1, 2, 3, 10, 20, 30 lat mniej niż ja i mają to, to no przecież to by mnie zabiło. Jezu, jak sobie myślę o tym, żebym miała teraz, wiesz, mając mm -hmm. tyle lat się na to oglądać, to bym zwariowała. I ja wiem, że jest mnóstwo kobiet, które wariują. Nie jestem ciekawa, kiedy przestanę się opalać, bo zrozumiem, że to może nie być najlepsza inwestycja w, moją, w przyszłość mojej skóry. Ale... Co, ja się całe życie lubiłam też opalać Ach, i naprawdę jest okay. ok. To jest to chodzi o to, żeby dbać o tą skórę. Tak bo właśnie to jest też ważna rzecz, o której powiedziałaś, że możemy. Nie użyję słowa na A. Możemy przyjmować to, jak się zmieniamy i jak wyglądamy, mm. y, ale jednocześnie wkładać pracę w to, żeby o siebie zadbać, jeżeli na przykład ta warstwa wizualna jest dla nas ważna. I tutaj też pojawia się taki wątek, że myślę, że przez to, że wiele kobiet nadal buduje swoje poczucie własnej wartości na samym wyglądzie, mm. to przez to przyjmowanie tego, tego procesu starzenia. Na poziomie wizualnym, może być dla nas jeszcze trudniejsza, jeżeli w tym widzimy swoją wartość w społeczeństwie wśród, nie wiem, innych kobiet, wśród mężczyzn. To myślę, że jest taki mocny temat. No to jest temat mocny dla pięknych kobiet, dlatego że jest tak, że kobiety, które relatywnie są neutralne, czyli ładne, fajne, one nie będą miały tak dużych z tym problemów jak te piękne kobiety, czyli wychowywane od dziecka w tym, że twoją wartością jest to, jak wyglądasz. Bo to jest w domu też, że nie wiem, ja mam mnóstwo y, klientek, które miały piękne siostry, a same były po prostu sobą. Mhm. Ale to, że jakby i nikt nie mówił, że tak. ty jesteś brzydka, a ty jesteś tak. piękna, ale tylko mówił, ty jesteś być. piękna, a ty jesteś mądra. Mhm. I powiem ci, że te kobiety oczywiście mają swój temat tak. do przerobienia, ale z drugiej strony nie mają tego ciśnienia, które mają te właśnie hmm. piękne kobiety, które zasługiwały na miłość swoim wyglądem. Więc później jadą przez całe życie na tym takim zaciągniętym hamulcu w tym temacie, myśląc sobie, że o Boże, o Boże, jak się zestarzeję, to już nie będę nikim. No bo tak je nauczono, więc teraz chodzi o to, żeby się pooduczać tych rzeczy. Ale e, to nie jest tak, że e, wszystkie jesteśmy piękne i po prostu e, tylko na tym bazujemy. Natomiast wygląd jest dla nas ważny, bo żyjemy w czasach, w których jesteśmy obrazkiem też bardzo często. Już nie wiem, podcasty właśnie oglądamy, a nie słuchamy, że jakby ten obrazek jest ważny dla nas, więc ten wygląd pewnie jest ważny dla nas, ale znacznie ja jestem przeciwniczką wszelkiego rodzaju takich mm, ekstremów. Że nie wolno jeść cukru. Nie wolno tego. Nie wolno. Trzeba robić tylko to. Ja nie lubię tego, dlatego że ja lubię życie. Ja po prostu lubię się cieszyć tym, że jest cukier i tym, że jest alkohol. Można napić się lampkę wina. Nie trzeba od razu wypić trzech butelek, że jakby jestem gdzieś po środku z tym myśleniem, ale wiem, co jest dla mnie dobre. Czyli, nie wiem, mam koleżanki, które spokojnie wypiją pół butelki wina i następnego dnia funkcjonują w, pe w pełni swoich sił. Wyglądają super. Ja, gdybym wypiła pół butelki wina, to wyglądałabym rano jak menelka i nie byłabym w stanie zrobić nic do środy, gdyby to było na przykład w niedzielę. Bo tak reaguje mój organizm. Mm -hmm. Nie mam, m, źle bardzo metabolizuje i im jestem starsza, tym gorzej metabolizuję alkohol, więc dla mnie jedna lampka wina to jest max i najlepiej w ogóle w weekend i najlepiej w ciągu dnia, a nie wieczorem, bo rano się budzę, wiesz, po prostu i mam tą lampkę wina na, na twarzy, więc ja wiem, co jest dla mnie dobre i staram się tego pilnować, czyli dbam o to, żeby, ja muszę spać dużo, więc dbam o ten sen. Um, muszę na przykład pilnować cukru, bo akurat się niedawno okazało, że temat glukozowy jest u mnie gdzieś tam istotny, więc sobie go pilnuję. I tyle, to jest o tym. Nie o ekstremach, nie o tym, żeby po prostu słuchać wszystkich naraz, bo można oszaleć, tylko znaleźć dla siebie tą najlepszą mhm. drogę, która ja teraz, tobie służy. Ja więc jeżeli masz się no. ochotę opalać i lubisz tak. się opalać, to rób to, tylko używaj filtrów i po prostu rób to z głową, no. Ale raczej bez głowy, żeby twarzy nie obalać. No, no, dokładnie he, he. i po prostu w cieniu. Ale podam się, że powiedziałaś o tym, żeby właśnie nie wchodzić w ekstrema, bo to mi pięknie broni mojej teorii o szarości, więc dziękuję. <laughs> Bo właśnie miałam się, miałam się trochę z tego y, obronić, że ta szarość może rzeczywiście być tak wiesz, pejoratywnie interpretowana, bardziej właśnie chodziło mi w ogóle o nie wchodzenie w skrajności i żeby nam się nie wydawało w młodszym wieku, że w życiu jest albo-albo i mm. że to wszystko jest sprawa życia i śmierci, i wszystko jest takie strasznie ważne, tylko właśnie w tej szarości, a może właśnie w tej całej gamie przeróżnych kolorów. Mm. Jest ta wartość i nie mówimy tutaj o szarości rozumianej jako coś w ogóle nudnego, beznadziejnego, mhm. czy smutnego, ale też jeden fajny wątek, o którym powiedziałaś wcześniej, dwa razy łapadło hasło medycyna estetyczna, bo mówiłaś o kobietach, które y, kiedyś sfotografowane jako 40-latki, porównane do współczesnych 40 latek, tak dobrze mówię, mhm. y, wyglądały znacznie poważniej. I myślę sobie, czy Okej, okay, z jednej strony tak, możemy mieć różne zabiegi, które podkreślają naszą urodę, pomagają nam wyglądać młodziej, czy są mniej lub bardziej inwazyjne, nieważne, to w ogóle nie o to, nie o to chodzi. Ale czy nie masz takiego poczucia i też obserwacji, wiesz, ze swojej pracy z kobietami, że to jak my się nosimy, jak też zmienia się w ogóle nasza, nasza, na, na, nasza stylówka w dzisiejszych czasach, ma ogromny wpływ na to, jak wyglądamy, w sensie jak młodo wyglądamy. Nawet jest chyba takie, jest jakieś takie konto na Instagramie się to pokazało. Nie wiem, kim jest ta pani, ale to jest jakaś kobieta, która ma chyba z 80 parę lat i ona em, najpierw się stylizuje jako, to na to nazywa chyba właśnie jakąś ciotką, klotką. I wygląda tak jak po prostu starsza pani, którą spotkasz potencjalnie na ulicy, i za chwilę jest ubrana. Bardzo stylowo, nadal jakby bardzo, nie wiem, w ten sposób, niewulgarnie, o ile mm -hmm. można w ten sposób w ogóle wiesz, się yy, ocenić czyjś wygląda. Myślę, że możemy w czasach takiej dużej wolności też trzeba uważać na słowa, <grym> ale wygląda mega cool i od razu by się odjęła 20 lat. Czyli masz poczucie, że okej, okay, może nam się trochę pozmieniało, yy, jeśli chodzi o, nie wiem, fryzury czy, czy jakieś różne niuanse, ale też my potrafimy się całkowicie przetransformować i odmłodzić właśnie yy, stylizacją. Akurat, jeśli chodzi o te porównania, o których mówiłam, to tam w ogóle nie chodziło o e, m, zabiegi. To nie mhm. chodziło o, tam, to nie było to porównanie, no. tylko właśnie porównanie dotyczyło fryzur, włosów, okay. ubrań i makijaży. Okay. No bo w latach, załóżmy, bo to akurat były takie przykłady z lat 80., -tych, 70., -tych. Mhm. nie było takich formuł, jakie są teraz. Teraz jest y, m, bardzo na topie naturalność, y, dbanie o skórę, w tym sensie, żeby była błyszcząca, żeby była zdrowa, czyli żeby skóra wyglądała zdrowo, to nie jest kwestia tego, co na siebie nakładamy, ale też tego, co wkładamy do tak. buzi. Więc jakby jeżeli jemy dużo warzyw, antyoksydantów, borówek i tak to, dalej, to nasza skóra wygląda zupełnie inaczej niż jeżeli jemy chipsy, palimy papierochy i po prostu pijemy alkohol. A kobiety w latach 80. paliły papierosy nagminnie. Naprawdę no 99% kobiet paliło. Więc ta cera była wysuszona. Do tego były kosmetyki, które były przesuszające bardzo mocno i były matujące, bo taka była moda. Więc makijażem możemy sobie zrobić taką krzywdę. Naprawdę no ja sobie mogę zrobić krzywdę, jak e, się sama źle pomaluję i wyglądam po prostu od razu 10 lat starzej. Nie, że na swój wiek, tylko naprawdę 10 lat starzej. Fryzury, te trwałe ondulacje, te rozjaśnianie. Teraz jest naturalność modna. W związku z tym akurat ta moda bardzo sprzyja kobietom dojrzewającym, e, dlatego że o wiele lepiej wyglądamy, podkreślając to, co mamy w sobie najlepsze, niż próbując pewne rzeczy ukryć, a tak kiedyś to wyglądało. Moda dla kobiet w latach 80. działała bardzo mocno postarzająco. Dzisiaj kobiety mogą nosić to, co chcą. Mimo że ja cały czas widzę na jakichś e, portalach internetowych, które mi się wyświetlają na Facebooku, bo w ogóle, to, że jestem jeszcze na Facebooku, to już jestem dinozaurem, ale e, tam się wyświetlają właśnie. Moda dla kobiet po 40. Mhm. Jak będziesz nosiła to po 40, to będzie dramat. Ale wiesz, jeszcze wiesz, 10 matko. lat temu to chyba było, nie wiem, w jakimś w twoim stylu, że było stylizacja dla dwudziestolatki, trzydziestolatki, czterdziestolatki, pięćdziesiąt, pięćdziesiąt plus. Tak. I to A były te... o zupełnie inne, to były zupełnie inne kategorie, zupełnie inne rzeczy można było założyć, mm. różne były długości, różne, bardzo to było ciekawe. Mi się wydaje, że to jest wszystko kwestia, um, dlatego tak bardzo lubię to, co robię, bo to jest wszystko kwestia rozumienia siebie i tego, czego my dla siebie chcemy, co jest dla nas najlepsze i dlaczego. To samo poznanie, to jest cały czas o tym po prostu, czyli samo poznanie, jak się dowiesz o tym Skąd masz tego typu przekonania w sobie dotyczące wyglądu, ubrania i tak dalej, to będzie ci prościej zbudować to od nowa dla siebie, bo to nie jest twoje, nie urodziłaś się z tym. Więc ym, i my dzisiaj mamy dostęp y, do wszystkiego jako kobiety 40-50-60 letni. Ale jeszcze pamiętam, że była z 10 lat temu Zara nawet miała taką po prostu przestrzeń w sklepach swoich, która była ewidentnie dla starszych facetek. Dlatego, że właśnie była w tych takich. Emeryckich kolorach. kojarzysz? to są takie mm -hmm. emeryckie beżo-khaki. Ja chyba jest to O matko, ale teraz to wygląda inaczej. Teraz jest wszystko zunifikowane, kobiety sobie no, wybierają, to, co chcą. Jak jedziesz na, nie wiem, jak podróżujesz, to na pewno widzisz y, podróżujących również emerytów, widzisz, że oni korzystają, mają salomony na nogach i po prostu robią, co chcą. I to jest y, oczywiście, nadal mówimy o bańkach i, i oczywiście y, ja bym po prostu bardzo marzyła o tym, żeby bez względu na to, skąd kobieta jest, gdzie mieszka. Żeby czuła wolność w tym, kim jest, i żeby dokonywała wyborów zgodnych ze sobą, no, a żeby wybierać, do, żeby dokonywać wyborów zgodnych ze sobą, musisz wiedzieć, kim jesteś. I że to jest twój wybór, a nie wybór społeczeństwa mamy, co by mama powiedziała, znam 60-latki, które cały czas oglądają się na to, co mama by powiedziała. Więc wiesz, no, to jest wszystko o wolności, o samopoznaniu i wolności. Im bardziej się nauczymy wolności, niby jesteśmy wolni, a żyjemy w klatkach cały czas, przekonaj naszych, więc jak się nauczymy żyć w wolności, Swojej, no to po prostu będzie to życie lepsze. nawet takiej wolności rozumianej dwojako. Wolności, że, śmieję, że wolny, że free, czy że wolny, że slow? Czasami jak ktoś, mm, mm -hmm. ktoś mi to powie. I w sumie oba. Mamy tą swoją wolność jako freedom, o mm -hmm. której mówisz, ale to samo poznanie jest też o tym, żeby trochę zwolnić, żeby w ogóle siebie dostrzec mm. w tym całym pędzie. Myślę, że to też jest piękne. Po 40 jest łatwiej. Te, myślę, że to jest po prostu wiele różnych czynników, które na siebie działają, dlatego, że ja już nie mam tyle siły. Ja po prostu już nie mam tyle siły, ja już nie pracuję po 14 godzin, bo nie mam siły. I są takie, jest godzina, nie wiem, 16 czasami, czasami 18, gdzie po prostu ja już wiem, okej, okay, i już to nie jest tak, że teraz pranie wstawię i jeszcze zrobię, m -m. mój organizm mówi, teraz to ty się położysz. No, I ale to właśnie, jest to może to jest trochę o sile, a trochę też o tej samoświadomości. Bo powiem Ci, że ja też widzę po sobie, że nagle mam czasami takie momenty, a teoretycznie, w sobie powinnam mieć siłę, kiedy mam od środka taki komunikat, na dzisiaj wystarczy, teraz musisz usiąść. Albo musisz wyłączyć to, czego słuchasz, bo się chciałaś czegoś nauczyć. Czas na odpoczynek, że jak dopuszczamy do siebie ten swój wewnętrzny głos, to on po prostu czasami nas blokuje przed tym, żeby się nie zajechać. Więc to jest wspaniałe. Im mm. wcześniej go przywitamy, to ja polecam. Jest jeszcze takie badanie, japońscy naukowcy chyba mm, przeprowadzili takie badanie, które mówi o tym, że ludzie po 40 roku życia nie powinni pracować dłużej niż 3 dni w tygodniu. Świetno. I Trzeba ja takie władam, prawo wprowadzić. Ja się, tak, ja się z tym absolutnie <laughs> zgadzam, patrząc na siebie. Ja nie jestem w stanie pracować 3 dni w tygodniu, bo mm, mam swój biznes, więc jakby... Jak się no. ma swój biznes, to się pracuje właściwie... Mm, trochę cały czas w tym sensie takiego myślenia no, o, o pewnych rzeczach, ale tak, e, tak relatywnie, że, u, że siadam do komputera, no ja myślę, że u mnie to jest takie 3-4 godziny dziennie, bo realnie nie mam siły więcej, wstaję, kombinuję coś tam. Oczywiście nadal jestem w ruchu jakimś w, w temacie swojej pracy, ale takiego pełnego skupienia, tego deep work, o którym o który de facto chodziło na, japońskim naukowcom, ja nie jestem w stanie zrobić więcej niż 4 godziny dziennie. I, je, i to jest kwestia już tak, Wieku? ale pomyśl sobie, ile ludzi to, to robi. Ja znowu, wiesz, jako kontrargument powiem, że też mam podobną obserwację u siebie, mimo że nie mam 40 lat, ale że y, my po prostu bardzo łatwo jesteśmy w stanie się przyzwyczaić do tego, że siedzimy przy tym biurku i przy mm. komputerze przez tyle godzin y, i wiemy, że nie mamy innej opcji, często nie będąc. Samozatrudnionymi osobami, że ja też on, siedz, siedziałam przez wiele godzin przed komputerem kiedyś, a teraz po kilku godzinach mam po prostu awarię systemu mojego własnego. Mm. Podczas gdy patrzę na moją mamę, która jest ode mnie prawie 30 lat starsza, ona siedzi przy tym komputerze i mówi do mnie: Daj spokój, przysadzasz, nie? jakby przecież da się. I mówię, No tak, no bo wytrenowałaś swój organizm do tego, żeby się tak męczył <laughs> przez całe życie. Tylko, że on zacznie ci dawać sygnały, na pewno z wiekiem: ból tu, ból tam, czy nie wiem, oczy, barki, szyja. Mam wszystko, że... mogę się poopowiadać. <laughs> Następny tak, <laughs> Następny będzie o chorobie, za 10 lat będziemy mówić o wyzwaniach 50-latków, moja droga, jeżeli ten patal będzie chętnie. żył. Ale może ale, też mi się przypomina teraz, jak, jak mówiłaś o tej bezwarunkowej miłości do, do dziecka, o której też mówisz mi od lat, że mm -hmm. to jest coś, czego się nie da porównać do niczego. I też um, chcę, chcę się bardzo tym podzielić, bo ostatnio słuchałam też um, o, tej, o tej analogii, i wydaje mi się, że ona jest bardzo, ale to bardzo, mocna, że my właśnie. Czasami słysząc komunikat Ukochaj siebie, właśnie jak, sw jak swojego partnera, próbujemy. Pokochać siebie romantycznie, tylko że wobec naszego partnera my często no, mamy różne oczekiwania. I to nie jest tak, że my go kochamy takim, jakim jest, no nie, ale ma spełniać różne nasze potrzeby, chociaż jesteśmy często tego nieświadomi. I żeby właśnie, że tam ja nie umiem sobie wyobrazić miłości do dziecka, bo nie mam dziecka, to się mogę sobie wyobrażać, ale nie mhm. wiem, jak to jest, ale tam właśnie w tym podcaście, którego słuchałam, był podany super przykład, że to jest trochę tak, jakbyśmy naszemu dziecku przynieśli nowego misia i powiedzieli: oddaj tego, Twojego ukochanego misia, który jest tam obśliniony, obdarty i już stary, dam ci nowego misia. Dziecko powie nie, no, ja chcę mojego misia, mojego misia, który ma te w cudzysłowie wady, już przenosząc to mm -hmm. na ludzką mowę, tak, tego, który jest nieidealny. I tak samo mamy drugi przykład osoby, która spaceruje ze swoim kundelkiem i przychodzi do niego jakaś pani mówi, słuchaj, tutaj masz wspaniałego, rasowego, nowego puda, ten twój kundel, no, nie, no przecież możesz mieć jakiegoś fajniejszego, idealnego psa. I ja yy, słuchając tego, no sama się zaśmiałam do siebie, mówię tak, no tak, my mamy wobec siebie po prostu nierealistyczne oczekiwania. Wydaje nam się, że my musimy być tymi perfekcyjnymi ludźmi, tak, czyli tym, tą piękną nową lalką mm. i tym, tym po prostu rasowym pieskiem, Podczas gdy, kiedy kochasz kogoś, w tym przypadku siebie bezwarunkowo, to jesteś dla siebie tym ukochanym pluszakiem, który jest cały zacerowany i przeszedł swoje. Czy jesteś tym kundelkiem, który może jest jakiś trochę krzywy, ślepy i tam, nie wiem, do połowy nieogolony, tak co, cokolwiek. I strasznie mi się to spodobało. Właśnie teraz wróciło to do mnie, bo chciałam się tym podzielić. Dobra, może nie jest to wiesz, jeden do jednego, jak miłość bezwarunkowa do dziecka, ale mi to fajnie pokazało, że okej, okay, to tak naprawdę coś kochać i siebie kochać, to jest właśnie tak ze wszystkim, mm. a nie w tej wersji tej kobiety, którą też przy, przywołałaś, czyli właśnie tej, która w, której wszystko wychodzi, która jest w stanie żonglować każdym, każdym wątkiem w swoim życiu i być jakąś super womanką. Mm. I myślę, że to jest no, bardzo cenne, żeby sobie o tym przypomnieć. To też mm, dla kobiet, które nie mają dzieci, starałam się właśnie pokazywać taki przykład swojego zwierzaka, dlatego, że często kobiety, które nie mają dzieci, nie chcą mieć dzieci, tak czują ten rodzaj macierzyńskiego takiego mm -hmm. instynktu i to się odpala na przykład właśnie w kierunku, czasami nawet roślin. To jest wspaniałe, ale zazwyczaj częściej jednak to jest w, w kontekście zwierząt, tak? Kotków, piesków, kogo, tam czegokolwiek, cokolwiek masz w domu. I też na tym przykładzie im podaję, zobacz, kochasz tego psiaka bezwarunkowo. Nie chodzi, już nie mówiąc o tym, jak wygląda, bo może i wyglądać fantastycznie, ale chodzi o to, że jest po prostu. Tu ci na tu ci coś zje, tu jest po, prostu, po prostu człowiek. Nie wiem, mój kot mi przewrócił szklankę wody o w ten sposób na mój komputer i kosztowało mnie, to wiesz, po prostu tysiąc euro, żeby to naprawić. No i co zrobisz? No przecież kochasz go dalej. Przecież nie uduszę, nie ukręcę głowy, bo kochasz go bezwarunkowo. I nieważne, co robi. I wybaczasz, nawet się nie zastanawiasz <laughs> przez chwilę. Więc to jest tak, także, dlaczego my sobie nie umiemy wybaczać. I to samo dotyczy dzieci. Dzieci też potrafią powiedzieć, nienawidzę że ja jesteś głupia. No a nadal kochamy to i po prostu przewracamy oczami na, na gamoństwo, i nadal kochamy. My, y, oczywiście, uczenie się miłości bezwarunkowej do ludzi i do dzieci to też jest proces, bo też możemy mieć to wyłączone, też możemy być nauczone warunkowej miłości z domu i to też trzeba po prostu się oduczać. Ale powiem ci, powiedziałaś o partnerach, to też jest ciekawe, bo y, kiedy po, zawsze podawałam te przykłady, to nigdy nie mówiłam o facetach, bo zawsze miałam tak w głowie, że no kurczę, tam jednak od tych facetów to ciągle jakieś tam. Ale powiem ci, że im jestem starsza, tym zaczynam bardziej rozumieć to, że to jest możliwe. Tutaj ekspertką nie jestem żadną, ale zaczynam rozumieć, że to jest możliwe, że można kochać partnera bezwarunkowo. I mam takie przebłyski, i to jest niesamowite. Są takie przebłyski, one tak jakby trochę potem bledną, a potem znowu są i z tego coraz więcej. Ja sobie oglądam to z ciekawością, bo o Jezu, jestem zupełnie gdzie indziej niż byłam 10 lat temu w kontekście mężczyzn i podejścia do, do facetów. I uczy mnie tego mój partner, który jest bardzo, jest gigantycznym feministą, naprawdę. I dzięki temu, że on Uczy mnie tego, jak to jest ym, patrzeć na kobiety spo, z, z pozycji mężczyzny, feministy, to on mnie uczy tego, jak patrzeć na mężczyzn, bo my jesteśmy nauczone patrzenia na mężczyzn na zasadzie on jest od tego, tego i tego. Rozumiesz? Nikt nas nie uczy patrzenia z empatią na mężczyznę. I mnie, mój partner, uczy patrzenia z empatią to jest w ogóle dla mnie super nowe. A umówmy się, że mam <głos》> dużo lat, więc ja wcześniej też byłam na zasadzie po prostu, no wiesz, to, to i to. Ja robię to, to i to, no to, to to i to. No to partnerski związek na tym polega. Yy, okazuje się, że nie do końca. To, to jest równość w związku, a nie partnerstwo. Więc jakby, wiesz, to są wszystko rzeczy, których się uczymy. Myślę, że możemy też kochać bezwarunkowo naszych rodziców. Też nam to nie, jeszcze nie wychodzi za bardzo. Hmm. Więc jakby ta miłość bezwarunkowa to jest gigantyczny temat, który jest po prostu dla większości z nas wychowanych w tym kraju cholernie trudny. Ale znam osoby, dla których ten temat jest oczywisty. I patrzę sobie na to. I mam takie, o Jezu, to jest możliwe. Wiesz, no to jest na zasadzie te, tego uczenia się od, od obok osób, że aha, to jest możliwe. Czyli nie mogę przestawić sobie teraz w głowie, że to jest możliwe, to jest realne? No i, no i to jest cały czas nauka, całe życie nauka. No i pomyśl sobie. Ale super ważne jest to, żeby najpierw nauczyć się kochać tak siebie, tak. bo jak siebie tak nauczymy kochać, to potem łatwiej z tą empatią podejść do innej osoby serio. Im więcej mam empatii do siebie, tym więcej mam empatii do dziecka, do. Potem to rośnie, że miłość w ogóle rośnie. To jest niebywałe, ona cały czas rośnie takie wzruszenie. No. Ale pomyśl sobie, wiesz, jak teraz, w wieku 46 lat, odrabiasz swoje najważniejsze relacyjne lekcje, to co, jakie decyzje byś podjęła, mając lat 29-30, jakbyś wtedy miała się związać z kimś do końca życia? Jakby, no, jakby to, to nam pięknie wszystko spaja. No gdzie? Potrzebowa ilu potrzebowałaś doświadczeń i lat, żeby dojść do miejsca, kiedy myślisz sobie, że o chyba jestem gotowa zbudować zdrową relację, a ile z nas w momencie 30 -tych urodzin myślą, że, znaczy decydują się na coś, co potem definiuje ich status związku i ich codzienność do końca życia. Słuchaj, ja wierzę w to, że to jest możliwe, że mając a 29, po prostu mając jakiś fantastyczny przykład z domu, tak. z rodziny, jakiś taki naprawdę genialny wzór, jesteśmy w stanie to robić, bo znam takie osoby pojedyncze. Natomiast prawda jest taka, że my nasze podejście do relacji. I to, jak nasze relacje wyglądają, wcale do końca nie czerpiemy z domów, tylko z naszych pierwszych relacji. Na które nie mamy żadnego wpływu, mamy lat po 13, 15, 16, no to jest naprawdę, to już nawet nie jest siano w głowie. I te relacje pierwsze nam robią ten największy mindfuck, albo uczą nas tego, że może być pięknie. Nie znam nikogo, kto by miał piękne pierwsze relacje, zazwyczaj to był jakiś toksyk, nie wiadomo, jakiś po prostu niedog... No absurd, więc to jest nierealne. Żeby w wieku 29 lat być dojrzałą emocjonalnie, relacyjnie, mieć inteligencję emocjonalną młodą kobietą, która wybierze takiego samego dla siebie partnera. Nie wiem, jaki to jest u mężczyzn. Być może oni dzisiaj w dzisiejszych czasach dojrzewają szybciej, być może w dzisiejszych czasach y, są bardziej świadomi. Nie wiem tego, bo nie mam przykładów. Mhm. Znam mój partner jest już dorosłym człowiekiem. Y, koło 40, więc to jest jakby też przeszedł swoją drogę i swoje piekło. Natomiast. Y, Myślę sobie, że yy, ważne jest, żeby wiedzieć i dać sobie wpisać w ten scenariusz, że to może nie być na całe życie I że to jest droga tak. i że się uczymy tak. i to, i nie bez powodu zjawiamy się w naszych życiach, że mężczyzna, którego poznajesz, mają za 20 kilka, nawet decydując się na małżeństwo z nim, jest Twoją największą lekcją albo na ten moment. I Ty dla niego również. I że jesteście tu po to, żeby się uczyć, uczyć, uczyć. Być może nie będziecie dalej razem, ale nigdy nie zapomnicie tych lekcji. Pytanie tylko, czy umiecie wyciągnąć z nich wnioski, czy pójdziecie dalej w ten sam schemat, nie? No bo to jest już cały czas o tej samoświadomości, samopoznaniu. Są przecież dziewczyny i znam ich całe mnóstwo kobiety w moim wieku, które non-stop realizują ten sam pattern relacyjny. Ja realizowałam pattern relacyjny. Relacyjne przez lata i zorientowałam się bardzo późno, że to się dzieje, bo wydawało mi się, że jak ma inne, jakby, jak inaczej wygląda to trochę, to to jest co innego. A potem się okazało, że wszystkie relacje, nieważne, czy fa ile facet miał lat, co robił, gdzie był w życiu, nie miało to żadnego znaczenia, bo był jeden schemat. I to jest aż takie po prostu. O Jezu. No ale im wcześniej to zobaczymy, tym większe prawdopodobieństwo, że stworzymy relacje dojrzałe wcześniej. Ale czy to. Jest lepsze? Nie, to jest nasze po prostu. Czyli to już jest o tej miłości do siebie, że być może wyjdę za mąż mając lat 60, ale już mnie nie, wiesz, już mnie to nie. Nie mam ciśnienia. Już nikt nie będzie pytał, kiedy tak, dzieci. Dokładnie, już i już teraz mam od dawna spokój. Nikt mnie nie pytano, no to kiedy ślub. A przecież ja słyszałam to pytanie, aż dostawałam bólu brzucha, no to kiedy ślub. Och, chryste, panie. Więc wiesz, to jest tak, że wiek nam pomaga, wiek jest za sobą. <laughs> ja zawsze pytam. Chętnie odpowiem, ale dajcie znać z kim. No, bo naprawdę no, pytają cię o to, czyli. No, no widzisz, no to, no to jeszcze to, to cały czas się, to się dzieje, dzieje. A, cały czas się dzieje. Serdecznie wam współczuję. Właśnie, jakieś naprawdę. tutaj prawnuki, coś tam wnuki. Ja wysłuchajcie, no jasne, ale ja potrzebuję jakby ja, ja, Ma ja, nie mam danych, <laughs> nie, nie mam jak. Nie, ale w ogóle serio jest tak, to jest trudniej dużo. Ja też mam wrażenie, że nawet jest trudniej wam w kontekście relacji jest trudniej niż nam było. Jak ja miałam 20 kilka lat, to się po prostu działo. Te relacje się po prostu działa, my się po prostu poznawaliśmy, poznawaliśmy no. mnóstwo znaczy, facetów. To jest wiesz, temat na osobne po prostu no. tysiąc podcastów, myślę, w kontekście. Ja też, jak czasami sobie słucham o tym, co się dzieje, wiesz, jakie są ogólne obserwacje, jeśli chodzi o, o randkowanie, to chyba największym przekleństwem jest to poczucie, że za rogiem jest ktoś lepszy. Tego mm. przez tą kulturę, kulturę? swajpowania tak, i, i tego, że zaraz mm. będzie ktoś fajniejszy, zaraz będzie ktoś fajniejszy. I to jest strasznie smutne, ale. Żeby nie było, ja jestem ogólnie przeciwna zresztą, jak wiesz, takim generalizacjom i po prostu czytaniom statystyk, no bo Twoja historia jest Twoja. Tak jak powiedziałaś przed tak. chwilą, jakby Twój schemat jest Twój. Twój schemat nie mówi o tym, że ja, mnie spotka coś podobnego, mm -hmm. tylko ty realizujesz jakąś, jakieś przekonanie, które utrwaliło się w tobie i dopóki go nie dostrzeżesz, to to się nie zmieni. Więc, tak. czy Twoje koleżanki i cała Warszawa będzie w ten sposób funkcjonowała w relacjach niewiele? Niewiele to zmieni, jeżeli ty nie przyjrzysz się swojej dynamice. Szczególnie jeżeli, jeśli chodzi o apki, to jednak mnóstwo ludzi się tam poznaje. Jest tak. mnóstwo małżeństw. Ja poznałam przecież swojego partnera też A, no na właśnie. apce. I myślę, że to akurat jest temat, który. Tak, osobny, absolutnie, ale na pewno macie trudniej. W sensie, że jak my mieliśmy po 20 kilka lat, to po prostu byliśmy cały czas na zewnątrz. My byliśmy cały czas na zewnątrz. I to nie były tylko imprezy grubo zakrapiane, tylko to było bycie na dworze. Było, cały czas byliśmy na jakichś spotkaniach, na jakichś, wiesz, leżakach, na trawie, cały czas ludzie wychodzili. Była kultura wychodzenia. A teraz jest tak, że jest kultura siedzenia w, w, w czterech ścianach. Ale myślę, że to też się zmienia, bo zaczyna część społeczeństwa mieć takie przebłyski, że coś nas jednak omija, mm. kiedy się zamykamy. Przybijamy do brzegu. I myślę sobie, że z naszej rozmowy wynika, że mimo wszystko ten upływ czasu i starzenie to coś pozytywnego i budującego, ale niewątpliwie muszą być kwestie, które z biegiem lat stają się dla nas coraz trudniejsze albo bardziej wymagające, jak choćby dbanie o zdrowie. I mm -hmm. pytanie, czy to jest kolejny mit, czy rzeczywiście tak jest, że po tej przysłowiowej trzydziestce coraz częściej odwiedzamy lekarzy i wiesz, okulary korekcyjne to już jest must have. Słuchaj, no, jak długo masz, jak dużo masz czasu, Karo? <głos> <głos> Drugi odcinek. <noise> po trzydziestce tak od razu tego nie poczułam, bo jeszcze mam wrażenie, że po tej trzydziestce jedziemy na takim slajdzie, jesteśmy w takim fajnym rozpędzie i pewnych rzeczy nie zauważamy. To się dzieje troszkę później, natomiast rzeczywiście jest tak, że ja zawsze nosiłam okulary i szkła kontaktowe. Ale po 30 nagle zaczęłam zauważyć, że ta moja wada już nie jest taka stała, jak była, i zaczęła bardzo dziwnie rosnąć, a ponieważ ja jestem krótkowzroczna, czyli zaczęłam mieć coraz większe minusy, i już żarcik pod tytułem Nie zdejmę szkieł, bo nie będę widziała nic na podłodze, zaczął nie być. Przestał być żarcikiem, zaczął być mhm. prawdą. Natomiast w pewnym momencie. To już może nie było po 30, ale już po 40, okazało się, że oprócz tego, że mam minusy, to zaczęłam mieć też plusy. I to powiem Ci jest dopiero zabawne, bo przy szkłach kontaktowych już mam okulary do y, dali, czyli no wiesz, jak to takie starsze panie sobie mm -hmm. przysyłam już telefon, odsuwam telefon, sama już jestem po prostu starszą panią w kontekście <laughs> wzroku. Ja się śmiałam zawsze z mojej mamy, kiedy jej zaczął się psuć wzrok z wiekiem, że potrzymam ci telefon albo wezmę to, że ciebie już ręki nie masz, to ja ci potrzymam i było, wiesz, było śmiesznie, no ale... Do to nie już masz, śmieszne nie jest moja droga. To już śmieszne nie jest, na szczęście. Um, można robić właśnie takie rzeczy, że można mieć progresywne szkła kontaktowe. Okazuje się, że można mieć okulary, które są progresywne, robią to i to. Więc w ogóle są takie przeróżne e, nowości, z którymi zaczęłam się stykać e, w pewnym wieku. Ale tak, no, sypią się pewne elementy e, zdrowia. Na pewno nie mam tyle siły, ile miałam i mówię o tym często, że i to nie chodzi o siłę fizyczną e, typu, że nie wiem nie podniosę takiej ciężkiej torby, jak kiedyś nosiłam jako stylistka, tylko bardziej o to, że nie dam rady pracować tak długo jak kiedyś, w ciągu jednej doby, że nie wiem, że jednak kocham odpoczywać już coraz bardziej i jeżeli mam wybrać to, czy wyjdę na, gdzieś tam ze znajomymi, czy poleżę w domu, to zazwyczaj już wybieram to poleżę w domu. I to śmiejemy się z tego po trzydziestce, że to ha, 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 ale no, Organizm swoje. No, to jest tak, że my możemy mieć różne pomysły i plany, ale ja się nauczyłam słuchać swojego ciała. No właśnie, tak sobie myślę, że czasami to nawet nie jest o wieku, co bardziej o takim połączeniu z tym, czego my naprawdę potrzebujemy i to nasze ciało wysyła nam te sygnały, my je przyjmujemy bardziej niż kiedy jesteśmy młodsi i ta narracja w naszej głowie nam trochę wmawia, że tak naprawdę chcesz wyjść i chcesz robić te wszystkie rzeczy, chociaż ciało by chciało odpuścić. Ale czy. Y żeby tak też nie demonizować może tego upływu czasu w kontekście zdrowia, że trochę też, ja znam przypadki ludzi, którzy dopiero w późniejszym wieku na przykład zaczęli o siebie dbać pod kątem aktywności fizycznej, czy właśnie diety i szeroko pojętego właśnie tego wellnessu i czują się lepiej niż kiedykolwiek, nie? że to nie jest tak, że musimy zaakceptować, że będziemy się w cudzysłowie sypać, tylko nigdy nie jest za późno, żeby móc poczuć się jeszcze lepiej, jeżeli wprowadzimy te dobre nawyki. Na pewno, i ja też się pod wieloma względami czuję dzisiaj lepiej niż czułam się nawet jako 30-latka, to na 100%, dlatego że mamy dostęp do suplementów, do których na przykład nie miałyśmy dostępu wcześniej. Mamy dostęp do wiedzy dotyczącej diety, chociaż oczywiście wiedza medycyny chińskiej ma wiele tysięcy lat, ale nadal jest tak, że my tutaj w tym cywilizowanym świecie uczymy się tego dopiero co zaczynamy. I mamy i korzystamy z tak jakby zasobów, i przeróżnych innych. Medycyn, nie, nie tylko e, lekarzy, ale właśnie, że możemy się wspierać czy ziołami, czy, czy suplementami, czy dbaniem o siebie, wstawaniem o odpowiednich porach i kładzeniem się spać, jedzeniem odpowiednich rzeczy, które są w stanie nas e, bardzo szybko podnieść albo bardzo szybko położyć i na własnej skórze. E, Nieraz e, doświadczyłam tego, jak jedzenie potrafi mnie położyć do łóżka. A z drugiej strony, jak może szybko mnie z tego łóżka wyciągnąć. Więc tak naprawdę to jest kwestia tego, jak bardzo jesteśmy świadomi i jak sobie dajemy do tego prawo, albo też jak sobie po prostu uznajemy, że to może być ciekawe, bo ja znam mnóstwo osób, które żyją na wyparciu i nie chcą mhm. się tym zająć i właśnie przyjmują taką opcję i taką postawę, że no to już wiek, to już pesel, nic z tym nie zrobimy. Więc fajnie, że są dwie takie dosyć skrajne postawy, bo tak naprawdę my, ludzie po czterdziestce, uczymy się od was, młodszych, że można mieć wpływ na bardzo wiele rzeczy, bo mam wrażenie, że jakby już moi rodzice i, i ludzie gdzieś tam jeszcze o pokolenie trochę wyżej niż ja, to nie bardzo biorą do siebie takie możliwości, że, ha, może jak zacznę robić to, to będę czuła się lepiej. Oczywiście to jest generalizowanie i są przypadki, tak, tak jak rozmawiałyśmy o tym, że e, ludzie zaczynają biegać maratony. Po 70. i to jest fantastyczne. Ja sobie czegoś takiego na przykład nie wyobrażam przy moim... po 70. -tce. Na przykład. Wiesz, że jakby to też wszystko zależy od tego, w jakim my indywidualnie jesteśmy w formie i jak o siebie teraz dbamy. I zawsze mówiłam na przykład w kontekście pielęgnacji skóry, bo to jest coś, co, co mnie zawsze bardzo zajmowało, że to, co robię dzisiaj, to nie jest po to, żeby dzisiaj wyglądać dobrze, tylko ja sobie robię. To jak będę wyglądała za 10 lat i za 20 lat. I tak naprawdę dbałam o to od samego, od, od bardzo wczesnych lat, więc myślę, że to jest coś, co procentuje. Na pewno zawsze się dużo ruszałam, więc to też fajnie procentuje. No a w kontekście zdrowia to się uczę. I taka jest prawda. I dla mnie to bardzo podnosi na duchu to, że my się cały czas możemy uczyć nowych rzeczy w kontekście pracy ze zdrowiem swoim i możemy czuć się coraz lepiej, bez względu na to, ile mamy lat. Na koniec, moja droga, powiedz hmm. mi jeszcze, czy ty pamiętasz swoje 30. urodziny, bo powiedziałeś, że pamiętasz 25. piąte? jak było z swoją 30.? I czy też był to dla ciebie taki moment, gdzie myślałaś, że wkraczasz po prostu jakieś nowe terytorium starości? Słuchaj, no to było dosyć. Um, przeżywałam tą 30. dużo bardziej niż 40. na pewno. To też było. Ja I na 30. i na 40. miałam imprez kobiece. Same kobiety były u mnie. To było. Trzydziestka była w moim e, mieszkaniu wtedy, które wynajmowałam z takim fantastycznym tarasem na dachu i pamiętam dokładnie, że miałam tam trzy dziewczyny, które jedna była już po ślubie, druga była przed ślubem, trzecia zaraz brała ślub, więc była w dietach i w ogóle w histerii. E, była mowa o tym, Boże Święty, co ja robię, ja nie wiem, czy ja w ogóle powinnam wychodzić, rozumiesz? I to było wow. właśnie o tym, że wszystkie byłyśmy w podobnym wieku i byłyśmy potwornie zestresowane. Wszystkim. Ja nie wiem, czy to jest ten facet, i znowu mnie tak denerwuje, wiesz, jakby. I ja nie wiem, w tej pracy to już po prostu rozumiesz, że było tego mnóstwo takiego stresu, tej niepewności, takiego bycia nie przy sobie. W ogóle spokoju? Nie. Tam było cały czas jakieś pozowanie, takie być, dużo toksycznych rzeczy. Nie czułam się komfortowo e, ze sobą, nie czułam się komfortowo w tej, jakby tej naszej grupie. To było wszystko jakieś takie na, na takim, jak to dzisiaj wspominam. Wtedy tego w ogóle nie czytałam, ale jak to dzisiaj wspominam, to jest takie na bezdechu. Wiesz? Że my po prostu w ogóle nie oddychałyśmy, że byłyśmy w takim biegu realizowaniu tych różnych rzeczy, tych zadań, tych, tych ślubów, tych wesel, tego porównywania się. O Boże, ona wychodzi za mąż, a ja jeszcze nie i co to będzie? Mam 30. A, matko, Karol. Nie, to nie było super. To nie było super. I myślę, że nie ma co tego romantyzować. To nie jest tak, że trzydziestka jest fantastyczna. Myślę, że w zależności od tego, kto w jakim jest miejscu w życiu. Bo ty, mając lat tyle, ile masz, być może dla ciebie trzydziestka będzie właśnie takim momentem, w którym sobie zrobisz jakąś małą refleksję i pójdziesz dalej. I tyle. Ja już tak miałam z czterdziestką. Że miałam takie, okej, okay, to zobaczmy, co będzie. I dopiero po 40 wszystko dla mnie wybuchło. No bo miałam się ciebie zapytać właśnie, czy trzydziestka... 30 pokazała ci, że nie jest aż tak źle, jak myślałaś? Czy raczej z tego, co mówisz, wynika, że trzydziestka była trudna, po to, żebyś mogła wejść w czterdziestkę już z taką lekką energią? Myślę, że o to chodziło, że te moje lata trzydzieste, one były cały czas, to, jest już, to było trochę tak, ja też z tego duchowego punktu widzenia, że wszechświat naprawdę uderzał w mój najsłabszy punkt po to, żeby go wzmocnić, ale już po trzydziestce był bardzo zirytowany. I już walił w różne miejsca szybciej, żebym ja się odsknęła po prostu, żebym się obudziła, żebym zobaczyła, w czym ja stoję, siedzę i tkwię. Więc to były trudne lekcje, ale bez nich nie byłabym tym, kim jestem. Więc jakby tam było, tam było dużo kryzysu. Wiesz, samo to, że byłam w ciąży, kryzys. To, że urodziłam dziecko, kryzys. Czyli jakby no, tożsamości. Bardzo dużo miałam takich momentów z kryzysami tożsamości w moich 30 latach, bo się po prostu tak jak... Ja to się czułam jak Transformers. Czyli jakby wiesz, te 29, no to byłam kimś, a te 30 lata pokazywały mi, że przestawiamy cały czas te wajchy, że po prostu uczymy się. Siadaj i odrabiaj tą lekcję. I to nie było w sumie super miłe, ale to było wspaniałe, bo gdyby nie to, to nie byłabym tym, kim jestem. Być może właśnie miałabym opcję, że kładę się do grobu i myślę sobie, no co ja w życiu osiągnęłam? No to teraz to już naprawdę, no. Już z górki. To, to już z górki. To już nic dobrego mnie w życiu nie spotka. Słuchaj, to są moje, ja teraz nie żartuję, to są moje słowa. Ja im wypowiadałam, mając 35 lat. No, więc jakby tam się też wydarzyły terapie, transformacje niesamowite, i zawodowe, i prywatne, i przyjacielskie, o matko. No, więc jakby ten czas był najbardziej intensywny. Już po 40 i jest zupełnie inne tempo, um, inne oczekiwania, nie ma ich hocze po prostu, ale więc ta, ja sobie myślę, że um, żeby sobie yy, jeżeli sobie będziemy mówić, że Oj, po 30 to już będzie z górki, to się możemy mocno zdziwić, dlatego że tam się dzieje dorosłość, ta najfajniejsza, ale jeżeli mamy już trochę przynajmniej tą miłość do siebie jakąś odpaloną, już gdzieś tam siebie znamy, już wiemy, co jest dla nas dobre. Już gdzieś terapię liznęliśmy prędzej czy znaczy jakoś mniej lub bardziej. To ta trzydziestka będzie przyjęta po prostu lepiej. Ja nie byłam gotowa na to po prostu. A wy możecie być gotowi, i to jest ta różnica. I tego wam życzę, dwudziestoparolatkom, żeby się po prostu przygotować na to, że może być ciekawie, może być tam wyzwaniowo, może być kilka zawirowań dosyć dużych. I jak masz na to przygotowanie, no to, no wiesz, no tak jak idziesz w góry, no nie idziesz w góry w klapkach, tylko sprawdzasz, jakie buty, sprawdzasz, jaka pogoda. Przed 30 kup dobre buty tak. i po prostu śmigaj. <noise> a norak z kapturem w razie jakby wiało i po prostu, no bo jak pójdziesz w klapkach i w krótkich spodenkach, no to się możesz zdziwić, a tam śnieg. Czyli można się przygotować, no bo wiadomo, czasy się zmieniły, my teraz nowi 30-latkowie będą mieli nowe wyzwania. Na pewno. Ale można się przygotować, że mimo wszystko jest to symbolicznie jakieś wejście w nowy etap. Tak, na pewno. Na pewno. 30 na pewno jest wejściem w nowy etap. Na pewno tak. Czasami niektórym się to już dzieje chwilę przed, niektórym chwilę po, ale tak, to jest. To jest nowy etap na pewno. No to w takim razie kończąc duchowo, bo to się dzieje chwilę przed, dlatego że nawet patrząc czy na astrologię, czy na numerologię, to właśnie ten moment przed trzydziestką jest takim czasem, kiedy nam się zaczyna inny w ogóle... Rozdział życia, czy właśnie w astrologii mamy powrót Saturna, w numerologii też jest tam 28, potem 56. Mm. I to, to okej, okay, no możemy mówić o tej narracji społecznej, że tutaj 30, 40, popkultura i tak dalej, no ale to wszystko jest w gwiazdach. Słuchaj, nie chciałam ci tego mówić, ale Saturn tutaj robi dużo. Saturn na mnie czeka. Saturn jest, kocham tą planetę, ale to jest nie bez powodu planeta śmierci. Czyli ale jednocześnie mówi się właśnie o narodzinach, o, o, o lekcjach, o uczeniu się. Ona jest bardzo powolna, ta planeta. Tak zawija ogonem, nawet jak już wychodzi, to tak jeszcze liźnie tam jakimś kryzysem. Więc no, to nie są jakieś super łatwe lata energetycznie, ale im Ten więcej odrobisz lekcji, tym bardziej dokładnie ty będziesz w innym miejscu i bardziej um, usatysfakcjonowana z tych przeżyć swoich i, i transformacji. No ale przygotowanie się do tego ma sens. Uczenie się o tym, nie wiem, przyglądanie się sobie, uczenie się o sobie, czego ja chcę w życiu, z, z takim założeniem, że to wszystko może się zmienić. 10 razy No jeszcze. bo jedyną stałą w życiu jest zmiana. Ja, tak, kończąc banałem, no naprawdę, powiem ci, ja wchodzę y, w moje, już nie wchodzę jeszcze w lata 30, ale myślę o nich... No już jesteś blisko. Tak, no, myślę o nich z ogromną jakąś taką ciekawością i ekscytacją i patrząc na ciebie, no jesteś dowodem i powiedziałaś to wielokrotnie, że im więcej mamy lat, tym naprawdę jest lepiej, więc jesteś żywą reklamą, że nic nam nie grozi. No, <laughs> Living się. proof. Dziękuję bardzo. Piąty raz i Liczymy dalej, czekamy na kolejne. Buziaki, wszystkiego dobrego. <gry> Dziękuję. Dziękuję Marce Vision Express za objęcie patronatem dzisiejszego odcinka i życzę wszystkiego dobrego po trzydziestce. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Dziękuję za wysłuchanie serii Na dwa głosy. Zapraszam do rozmowy w komentarzach na Spotify, na YouTubie i moim Instagramie Karolina Sobańska, gdzie czeka na Was jeszcze więcej ciekawych treści. Do usłyszenia za tydzień.